Dobry wieczór. To jest twój Słowak jest jak to ile? Twój Słowak jest lepszy niż twój mój. Słowak jest lepszy niż mój Słowak. Ja nazywam się Paweł Paczul. Ja nazywam się Wojciech Piela, przyjechałem z Ząbek i lubię skoki narciarskie. Ja nazywam się Jakub Białek, przyjechałem z Jędrzejowa, lubię Wojtka Piele. Ja nazywam się Mateusz Kruszewski, przyjechałem z Trzcina, lubię lubię chłopaków. Musimy konkretnie. Chyba. Jesteśmy tolerancyjni. Panowie, co to jest? Kupuję wam na nagrody, a to dalej tu leży. Nie, nie było. Co to jest? Czemu to tu jest? Nie, nie było tydzień temu. Czemu to nie jest zabrane? Twoje było, tak? To było twoje. Ja wziąłem. Ja nie rzucaj tym. Co? Ja przepisy miałem. Tak, nie miałeś przepisów. Przecież ja już gotuję cały tydzień na tych przepisach. Czemu nie wziąłeś swojego? Przepraszam. Chciałbym przeprosić. Chciałbym przeprosić ciebie, Paweł, was i wszystkich naszych widzów, bo faktycznie to było skandaliczne, ale już mamy swój egzemplarz śledztw. No i zleci się kara. Nagroda jest mniej ekskluzywna. Co to jest? To jest co to jest, Wojtek? Klucz. Francuz. Klucz. Tak, zwany Francuz. Dobra. Czy wziąłeś to z redakcji? No leżało tu gdzie. No to może być kogoś. Morderca z dworca zachodniego. Naraz w przejściu podziemnym rozległ się przeraźliwy krzyk. Na schodach leżał mężczyzna. Pokaż. Przestań. Na plecach miał ranę. Ty nie rzucaj tym tak. Chciałem przeczytać historię. W ogóle co to jest za morderca z dworca zachodniego? Jesteśmy na żywo. To jest agresywne prowadzenie. Moi kolejni. Panu nie przerywałem. Panu nie przerywałem, tak? Cicho. Trzeba wytłumaczyć widzom, czemu nie ma Kowala. Dzisiaj go nie ma z przyczyn obiektywnych i to naprawdę. Nie będziemy się wdawać w szczegóły, ale mam nadzieję, że będzie z nami za tydzień. Tak? Możemy tak zakończyć? Tak, no pan będzie. I pozdrawiamy Kowala. Tak, pozdrawiamy i wszystko będzie git. Druga rzecz. Ta fryzura to nie jest zapuszczona fryzura. Ja się zainspirowałem Mateuszem Rokuszewskim, który też sobie ogardowałeś. Tak, sam sobie wycieniowałeś tutaj. Tak. No ja jestem człowiekiem wielu talentów. Ja zainspirowałeś. Mnie obcinał mój tata. Gadałem dzisiaj z moim tatą i nie obcinał cię. No ale ja nie chodzi mi o konkretną postać, bo to też przecież chciałbym dojechać wiele kilometrów, a nie miałem takich możliwości i czasu przez napięty grafik w pracy. Ale zainspirowało mnie to, że po prostu jednak można sobie w tych trudnych czasach pandemii poradzić, jeśli chodzi o ułożenie fryzury. No i skorzystałem z takiej możliwości. Mam wiadomość, mam moderatora i mogę was banować, więc kultura. Tak jest? No. Do nas to mówisz? Nie, do ciebie. Nie, to było skierowane do analnego terroru. Do analnego terroru i do innych babienków. Przerwałem ci. Nie. Nie chcesz powiedzieć? Nie. Czyli kłamiesz nas w żywe oczy, że nie byłeś fryzjera. Jestem trochę zażenowany, Ja idę w czwartek, Wojtek. Idziesz w czwartek? Tak. No to bardzo dobrze, no to przynajmniej wiesz, będziesz mógł bez czapki wystąpić tak. Następnie. Legalnie. Ja też byłem legalnie. Tak. Ale Wojtek jeszcze powiedz sam, mama, nie wiem, coś takiego? Nie, no ja po prostu poszedłem na kawę do koleżanki, no i wyszedłem z kawy. No. A przy okazji wiadomo, no, jak się rozmawia przy kawie często, to ujawnia się pewne talenty. Nie wiem, jak ktoś umie zrobić ciasto, to do tej kawy zrobi ciasto przy okazji, a jak ktoś umie obcinać włosy, no to może obetnie włosy, no i... Pytanie do ciebie, czy opowiesz anegdotę o cmentarzu? Ale przepowiadałem już. Ale ludzie chcą usłyszeć częściej. Anegdotę o cmentarzu? Co? Anegdotę o cmentarzu? Tak. Bo moim zdaniem ona już się robi taka kultowa, trochę jak opowieść o obręczach. Tak. Może nagramy coś razem. To ewoluuje w takim stylu, że musisz opowiadać innym głosem teraz. Że... Wiecie co, ja dopowiem kolejny szczegół anegdoty o cmentarzu, nieujawniany jeszcze. No! Słucham. Geneza tego, że ja wtedy wyszedłem w środku nocy z domu od mojej koleżanki w Kotomowie do centrum tego miasta jest nie tylko taka, że poszedłem po wódkę, tylko też taka, że z tego co pamiętam, to ja chciałem już chyba powoli jednak wracać do domu. Tak mi się nasunęło, że ja miałem taki okres w swoim życiu, że ja zdecydowanie nie chciałem zostawać na noc na imprezach, tylko wracać do domu, bo jednak u siebie się obudzisz, wrócisz, jesteś, można, prawda, czuć się swobodniej. No i tak poszedłem, tam był taki przystanek autobusowy, dojeżdżał jakaś linia podmiejska nocna taka. No i tak stoję na tym przystanku, stoję, tak gdzieś sprawdziłem, że chyba za 5 minut powinien być. No ja tak stoję, minęło za 25, ja cały czas stoję, no i mówię, że coś tu nie gra. Spojrzałem jeszcze raz na ten rozkład,
patrzę i okazuje się, że to był rozkład letni, a impreza była zimowa. No nie. I smutny wtedy właśnie zdecydowałem się wrócić do tej koleżanki. I znowu musiałem, cała impreza pękała do rozpuku. I musiałem przejść obok tego cmentarza. No i co tam się działo dalej, to już wiecie. Z daleka brzdęk pustych butelek albo pełnych. Łuna światła na cmentarzu od zniczy. No i jaśniejąca, ciemniejąca jednocześnie postać. No ale to wiecie, już spotkałem, na szczęście to był mój kolega i zawał serca zamienił się w uśmiech na twarzy. Poszliśmy pić wódkę. Dalej. Nie, ale był nieujawniany szczegół? Był. A jeszcze będą więcej szczegółów? No to musicie poczekać, drodzy widzowie. Za tydzień. Następny tydzień. Super. Oglądaliście Bundesligę? Tak jeszcze wam zapytam, zanim zaczniemy. Oglądaliśmy. Tak. I jak? Fajnie? Fajnie. Tak. Daj, ty masz nawet koszulkę. Tak. Hoffenheim. Hoffenheim. A tu teraz zobaczyłem, że tu jest... Tu jest napisane Hansi Flick. Hansi Flick i nie rozumiem, o co chodzi. A wymień trzech piłkarzy Hoffenheim. Spadaj. Bo nie wymienisz. Ale to jest tyle turnieju. Bo nie wymienisz. To jest teleturniej o ekstraklasie, tak? Bo nie wymienisz. Słuchaj, ja jestem fanem Hoffenheim z jednego powodu. Ja mogę ci wytłumaczyć ten powód. Proszę. Ja jestem fanem każdej drużyny, której odzież można nabyć w sklepie z tanią odzieżą za 10 zł i tak właśnie się stało. No ale to zobaczcie, się trafiło w tym lumpeksie, bo ze Hansiego Flicka. No. A to jest jego bezpośrednio? Tak, no chyba od niego. No nie wiem, o co tu chodzi. Ciekawe, czy prana była w ogóle. Dobra. Hansi Flick okazało się, że ma ciocię w Chrzanowie i odwiedził, bo im zostawił po prostu tę bluzę i ona dała. Ja bym wymienił trzech zawodników Hoffenheima, ale tylko dlatego, że oglądałem mecz z Hertą. Ale to masz jakichś nazistów na koszulce, ty nie masz Hoffenheima. To ja. Co? To ja mam powstanie warszawskie. Aha, przepraszam. Paweł! Przepraszam, nikt nie widziałem, widziałem tylko żołnierzy. Przepraszam. Nie, no jest jakiś nazista. Ale to... No właśnie, jest nazista, jest, tak? Jest. No, czyli miałem rację. No bo z kim walczyli powstańcy warszawscy? No z nazistami. No to ani... Ale bo był taki kąt, że nie widziałem powstańców. Oczywiście piękna bluza i proszę nawet nie robić przeróbek z tym. A potem ludzie piszą patrzą w Zawsze jak mówisz, że proszę nie robić przeróbek, a potem jak ludzie piszą patrzą w telewaku, to się oburzasz, że wcale nie wyszła, gdzie naziści lewa? Wyszła twoja prawdziwa natura. Przestań. Ty byś wymienił trzech piłkarzy Liverpoolu? No, oczywiście, żebym wymienił. Jerzy Dudek, Szmicer. Wladimir Szmicer i Milan Baroś. Igor Biszczan. Igor Biszczan. Trochę mnie wbiło z pandora, panowie. Będziemy grali. A, będziemy mieli nową czołówkę, która będzie za tydzień. Ale jeszcze nie ma jej dzisiaj. Nie ma? No jest. Ja tu jechałem z myślą, że fajnie będzie, jak ją puścić. Nie ma. Ale będzie, zaprezentuję wam audio, wykonanie. Czy wy słyszeliście naszym widzom i słuchaczom, bo to właśnie chodzi o ten zmysł słuchu, żeby to wytężyć teraz. I sami słuchacze i widzowie, jak macie ochotę, to możecie nam zrobić czołówkę. I wybierzemy najlepszą. Czemu nie? Super. Czemu nie? To poprosimy. A ten pomysł był dobry, który miałeś. No ale może ktoś ma lepszy, ja nie wiesz, nie mam monopolu na pomysły. No, gitara Grzegorz Skawiński, wokal ja i autotune. Znaczy w innych proporcjach, raczej bardziej. Ja powiem szczerze, że nie wysłuchałem do końca, ale może wam się uda. Ja wysłuchałem nawet trzy razy. To teraz tak jak można w tym, w 1 z 10, jak jest pytanie, to Tadeusz Sznuk takim głosem pozbawionym emocji mówi, proszę posłuchać. I jest takie zbliżenie na twarz tego uczestnika, jest taki biedny, tak dojeżdża ta kamera prawie do samego końca. Także nie wiem, czy mamy przygotowany, Paweł, ale jeśli mamy, to... Mamy, możemy posłuchać. Proszę posłuchać. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj niewalczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. No to jest wersja muzyczna, wersja audio. Jak wam się podobało, to przyśpiewam? Rozpłakałem się. Myślę, że autotune został stworzony właśnie po to, żebyś stworzył dzieło Słowaka. Tak, tak.
generalnie wychodzi na to, że każdy dobrze śpiewa. Prawda, to jest ciekawa historia. Tutaj piszą, że mam wymienić nazwę tej trzech piłkarzy tej drużyny. To jest, okazuje się, zaraz wam powiem. South African Student Sports Union. Drużyna z kryketa. Kryketa. Nie znam żadnych piłkarzy. No, to masz napisane, że kryket. Nie znam żadnych piłkarzy grających w krykiet. Myślałem, że to jest nazwisko. Ale może jakiś krykiet. Ale jest taki piłkarz, sam kryket. Był taki piłkarz w Anglii. Pamiętasz? Nie. No tak się właśnie znasz. Tu są różne kolory, fajne. Też za 10 zł z lumpa. Nie z Olixa chyba, nie pamiętam. Dobra, panowie, dzisiaj nie ma rund trak, bo jest nas trzech. Jest nas czterech, ale zawsze było nas pięciu, prawda? Zazwyczaj. Więc przechodzimy od razu do głównej, do głównego dania, chyba że macie coś do powiedzenia jeszcze. Jakieś pozdrowienia, coś chcecie kogoś przeprosić? Zlikwidowaliśmy kącik. Aha, no tak. Z przyczyn obiektywnych. Zobaczmy, jakie mamy dzisiaj kategorie. Cytaty, Czarny Piotruś, Iron Maidan, kalambury, polskie kluby w pucharach, tragizm postaci, Tomasz Hajto, Vendetta, Patryk Lipski, Redemption, rap gra, Marcin Najman. Redemption to po angielsku odkupienie, z tego co pamiętam. Iron Maidan, pewnie coś z Radkiem Majdanem. Zgadnij, kto to wrócił? A gdzie są kalambury? A nie, są kalambury. Są. To są wszystko jest w jednym, bo mi się nie zmieściło. Znakomite kategorie, sam bym lepszych nie wymyślił. Tak? Myślę, że Patryk Lipski znowu mnie wykończy. A dzisiaj jest troszkę milszy niż dzisiaj jesteśmy. To właśnie dlatego Redemption, a nie na przykład druga część Osądu Bohatera. Dobrze, zaczyna Mateusz Rokuszewski, ponieważ miał najwięcej punktów obok Wojtka Kowalczyka, który będzie bronił tytułu za tydzień. I wybierasz pierwszą... ważna rzecz. Kalambury troszeczkę zmienione. Troszeczkę. Mhm. Tyci. Otóż wszyscy biorą udział. Jak to? No, jakby ja pokazuję i każdy może odpowiedzieć. Więc to jest taka kategoria od open. A, czyli taka na refleks. Okay. Tak, trochę refleks, trochę bystrość umysłu. To jak będziemy ją tutaj... No, ktoś wyznaczy. Czyli, jak ktoś wyznacza kategorię kalambury, to podejmie pewne ryzyko. Tak. Bo tak. Może wtedy... Strategicznie. Ale my się rozwijamy. Tak. To cały czas są zmiany. To niczym anegdota o cmentarzu się rozwija. Co, co? Anegdota o cmentarzu się rozwija też. Mam nadzieję, że się zwinie kiedyś. A to są brzydkie słowa, to mogę ukrywać na przykład, bo ktoś napisał ebać Liverpool. To kliknę. Nie, nie piszcie tak. Nie piszcie tak. Nie można tak pisać. Zlikwiduj tego człowieka. Zlikwiduj. Praw płaca jak za prezydenta. Został zlikwidowany, Wojtek. Bogdan Żag. Chyba Bogdan Żyk. Ukrył użytkownika na tym kanale. Tak jest. Wybiera Rocky. Kurczę. Może zacznę na siebie, bo tak, i Czarny Piotruś. Czarny Piotruś. Który piłkarz nigdy nie był w kadrze ekstraklasowego zespołu, bo nie istniał? Waldemar Fiuta, Artur Melon, Rafał Krasnal czy Mariusz Szyszka? Rozwijamy się. Był jakiś taki trener Jerzy Fiutowski, ale czy piłkarz Waldemar Fiuta, to ciekawy. Fiuta, Melon, Krasnal, Szyszka. Prasnal. Ale że polskich piłkarzy można było też tutaj umieścić w kategorii Czarny Piotruś, to bym się nie spodziewał w momencie powstawania tej kategorii. No program cumuje w różnych portach. Jest to ciekawa historia. Coraz więcej portów, co ciekawe, też by pewnie chciało, żebyśmy zacumowali, bo jesteśmy tacy prestiżowi. Jesteśmy tacy marynarze. Tak. Myślę, że Waldemar Fiuta istniał. Bo byś napisał fiut po prostu, gdyby go nie było. Lubię te twoje analizy. Ale Paweł teraz już wie, że my kumamy co on, to on może teraz Paweł skombinować. Paweł też się rozwinął z biegiem. On nie jest aż taki przebiegły. Czytam go jak otwartą księgę. Fiuta, Krasna, Szyszka i, kto, i Melon jeszcze tak był. Melon tak? Był. Melon też. No dobra, nie ma co przedłużać, bo no tutaj i tak nic nie wymyślę. Nie było Melona. Był Melon. Krasna strzela. Był Artur Melon, tak. Artur chodzi, Melon to chyba bramkarz. Chodzi był, tak? O Rafała Krasnala, którego Artur Melon to bramkarz. Ty skąd wiedziałeś? No kiedyś coś mi tam mignęło gdzieś. Wisła Płock, Miedź Legnica, Łódzki Widzew i Łódzki ŁKS. Było to tak ryzykowne. To pograł trochę. KKS Koluszki, także Turturek, Kalisia Kalisz,
Unia Skierniewice. On grał w Koluszkach po tym, jak grał w Koluszkach. On grał w Koluszkach po tym, jak był w Widzewie i UKS-ie, tak? Tak. To pamiętam kiedyś, jak była taka słynna przeróbka mundialu w Korei z Jackiem Gmochem, no to tam jak Paweł Kryszałowi strzelił gola, to mówi, że pozdrawia tym gestem swojego psychoanalityka w Koluszkach. No to jeśli on cały czas istnieje, to chyba Artur Melon musiał... Takim gestem. No tak i że cieszył się z golem. No to chyba, jeżeli ten psychoanalityk cały czas istnieje, no to Artur Melon musiał tam uspokoić swoje skołatane nerwy po grze jednocześnie widzę w UKS-ie, bo to tak ryzykownie. Mnie się Koluszka kojarzył tylko z występem Łukasza Madeja w Kanal Plus kiedyś, jak była, toczyła się rozmowa o to, kto powinien mieć stadion, czy UKS i Widzew, i w Łodzi oczywiście, a Madej wysyłał Widzew do Koluszek, że w Koluszkach gdzieś sobie budują, bo nie mają kibiców w Łodzi, tylko w Koluszkach. To było takie śmieszne. Czy Piela ma Tindera? Pytanie. To pytanie narusza moją prywatność. Dobrze, rozumiem. Założymy ci. Patrz lub przeproś za powstanie. No przestań. Okej, wybiera dalej Roki, ale nie może na siebie. No to poproszę Patryka Lipskiego, wiadomo dla kogo. Patryk Lipski, Redemption dla Jakuba Białka. Ile punktów w klasyfikacji kanadyjskiej miał Patryk w swoim pierwszym pełnym sezonie w Ekstraklasie? 0, 3, 5 czy 12? Ale co to znaczy pełny sezon? No, że nie przyszedł zimą, tylko zaczął grać od początku. Czy powiem ci, że w pierwszym swoim sezonie zagrał jeden mecz w Ekstraklasie, a potem już grał regularnie? Okay. To ja pamiętam, bo wtedy jeszcze Filip Starzyński był i on tak w miarę naturalnie wskoczył za Filipa Starzyńskiego. Obaj zresztą ze Szczecina. Tak. 3 to nie, no miał więcej chyba. Znaczy, ale czy aż 12? No to w sumie 6 asyst i 6 bramek mógł mieć. Nie, no mógł mieć, nie śmieję się, spokojnie, nic nie podpowiadam. Nie, no był przecież taki czas, że nieironicznie się go rozpatrywało w kontekście jakichś lepszych klubów. No już mówiliśmy o tym, że mówiło się o tym, że to może być taki piłkarz, który po pewnej przerwie sprawi nam radość grania w lidze hiszpańskiej. Okazało się, że był przyjeżdżany do Ligi Chorwackiej, też na H, ale trochę inne, ale to nawet to nie wypaliło. Jest Lechia Gdańsk, oczywiście świetny klub. No nie jest to kariera taka jak Artura Melona, ale jeszcze wszystko przed jest młody chłopak. Ale był taki tylko Filipe Melo był. Myślałem, że Walter Melon. To był taki bohater. Pamiętasz Walter Melon? Walter Melon? Walter Melon. Walter Melon, a z czego to? No z bajki Walter Melon. A to nie. Myślałem, że jakiejś innej bajki. Nie. To ja z Franklina na przykład. 12. Tak jest, 12. Patryk Lipski, Redemption, pamiętajcie, 12. Nice. To dzisiaj będą takie miłe pytania dla Patryka Lipskiego, na przykład tam, jaki najlepszy klub zainteresował się kiedykolwiek Patrykiem Lipskim, albo nie wiem, jaki artykuł powstał najlepszy o Patryku Lipskim. No to wiadomo, że na weszło. To wiadomo. Tak. Jakub Białek wybiera. Wojtek Piela odpowie na Tomasz Hajto Vendetta. Tomasz Hajto Vendetta. Fizyka, bieganie, agresywność, to jest tak, jak mówię, Vivin Davida Loka, numero uno, abecadło, ABC, ABC. Jak mówi Tomek Hajto? Fizyka, bieganie, agresywność. To jest tak, jak mówię. To musisz zacząć. Co chodzi o fizykę, bieganie, agresywność? No to widzę już tutaj, znaczy ja bym odrzucił Vivin Davida Loka i numero uno, dlatego że to jest... On, Tomasz Hajto z innego języka stosuje na naleciałość, antycipiren na przykład, jakby to coś było po niemiecku, to pewnie bardziej. Abecadło, ABC, no to tak, niewielka jest różnica w genezie tych sformułowań, ale mógł coś innego wypowiedzieć. Mnie zawsze zastanawiało, że abecadło jakby zaczyna się na A i potem jest literka B, ale C jest czwarta, a nie trzecia. Rzeczywiście. Powinno się nazywać abcadło. Abecadło, moja odpowiedź. Twoja odpowiedź to abecadło? Mhm. Prawdziwa odpowiedź, poprawna to numero uno. Naprawdę? Fizyka, bieganie, agresywność to jest, tak jak mówię, numero uno. Niespodzianka. O, to jestem w szoku. Także numer eins. Paweł, dobrze dobrałeś pytanie, bo właśnie tak, myślałbym, że powie tak numer eins. Ale myślałem, że zaznaczysz Vivin Davida Loka. Ja bym to widział, że fizyka, bieganie, mentalność, to jest tak, jak mówię, Vivin Davida Loka. Nie, no gdyby powstała jakaś taka wypowiedź, no to ona by była klasykiem, hitem i byśmy ją znali wszyscy. Jakub Białek. Dawaj na mnie Tomasza Hajto. Tomasz Hajto Vendetta.
Przejście Kamila Glika do Monako dało mu dodatkowe X% do jakości gry. Ile według Tomasza hajty wynosi X? Tyle co VAT, 23. Tak, dobrze, 23% to poprawna odpowiedź. Lecimy dalej. Rocky, poproszę Iron Maidan. Iron Maidan. Które miejsce zajął Radosław Maidan w Tańcu z Gwiazdami? A to było dobre, bo on występował w tym Tańcu z Gwiazdami, a odcinki na żywo w niedzielę i normalnie był ja piłkarzem Polonii Warszawa. Jak kibice Polonii Warszawa skandowali takie hasło, tak. Chuj z wynikami, wygramy taniec z Gwiazdami. Tak. Bardzo dobre. Czyli no nie odpadł szybko, bo skoro mieli okazję skandować, no to musiał powalczyć. A może jakaś powiesz mi, z kim był w parze? Z Izabelą Janachowską. A, to mi dużo mówi. Dziękuję. Pozdrawiam panią Izabelę z tego miejsca. Tu mam wrażenie, że zajął szóste miejsce. Panowie? Ja nie wiem. Ja myślę, że odpadł w pierwszym odcinku. Tuż za podium, czwarte miejsce Radosława Maidana, czyli najgorsze miejsce dla sportowca niestety. Ale dla tancerza może nie. Co ciekawe, dostał 38 punktów od jury w ostatnim odcinku, a mimo to, a Max Pak 40, pamiętajcie. Pani Czarna Mamba mu dała 8, ona była najostrzejsza. Nie, wydaje mi się, że pan Zbigniew. Znaczy Tyszkiewicz tam, ona w ogóle nie oglądała tego i zawsze dawała 10 z Boby. Więc no niestety widzowie poskąpili panu Radosławowi Majdanowi zwycięstwa w Tańcu z Gwiazdami, ale za to dobrze się bawił. A o to też chodzi w programie Tańcu z Gwiazdami Dancing with the Stars. Teraz chyba na innym kanale niż wcześniej, co też taka ciekawa, taka roszada. To była moja anegdota, zobacz. Dobra, jak, niezła? Jak z prawami, tak. Jak z prawami do Bundesligi, raz tu, raz tu. To była anegdota przez duże A. Dziękuję. Ty. Wojtek. Wojtek Piela, kategoria Marcin Najman. Wymień pięciu piłkarzy o nazwisku Bąk, którzy grali w Ekstraklasie czas start. Mateusz Bąk, Arkadiusz Bąk, Jacek Bąk. W sumie dwóch Jacków Bąków, bo był jeszcze ten z Legii. Piętnaście. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Nie wiem, strzał, ale nie pamiętam tego piłkarza. Tomasz Bąk? Krzysztof. A, był, no tak. Jakub. Tak. Jakub. Jakub był jeszcze. Niszczyć. I Koron. Był w Koronie? Był w Koronie. Obecnie puszczenie Pumic. Tam była dobra akcja w Koronie, bo zapomnieli z nim przedłużyć kontraktu. Zapomnieli. Po prostu nie wiedzieli, że się kończy. I Bąk sobie poszedł do Pogoni. No co, co? No, wiesz, tych piłkarzy tam jest jak Koron na pięciu. No tak, już nie muszą wszystkich pamiętać, tak. Tak? Ty nigdy nie zapomniałeś o przedłużeniu kontraktu z piłką w menadżerze na przykład? Ja też o wielu rzeczach zapomniałem, więc no. Rozumiem. Wyznaczasz dalej. To poproszę na siebie, zgadnij kto to. Zgadnij kto to. Kuba jest kowalem dzisiejszego odcinka. Czyje czoło należy do Jacka Wiśniewskiego? Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Czwarte to jest czoło? Ta była nie, chyba. Czwarte nie. Nie mogę powiedzieć o tym etapie śledztwa. Wydaje mi się, że na pierwszym i drugim jest jednak za dużo włosów, jak na Jacka Wiśniewskiego, bo on zawsze miał perfekcyjnie wyglądną glacę, więc trzecie. Zobaczmy to jeszcze raz. Pierwsze czoło to nie jest Jacek Wiśniewski. To jest Szymon Marciniak? Kolina. To jest Kolina, tak. To prawie. Drugie czoło to jest Arkadiusz Głowacki. Trzecie czoło to jest Jacek Wiśniewski, natomiast czwarte czoło to Bochenek Chleba. To coś tak czułem. Wprowadziłeś element taki zaskoczenia. Chciałem, żeby ktoś się nabrał i zaznaczył, że to Bochenek Chleba. A nie Bułka nie. Wrocławska? To też tak. Gdzieś czujny byłem, To był Bochenek Chleba. Kuba, ale możemy zobaczyć klasyfikację. Tak, klasyfikację. Że Kuba ucieka w ogóle. Jest dobrze. No ta, Jezus Maria. Jest dobrze. Kuba to wygra, ale on dobry zasłużył, początek. Bo za te wszystkie Patryki Lipskie to mu się należy, żeby dzisiaj wygrać. Kuba jest kowalem dzisiejszego odcinka. Jestem kowalem swojego losu. Tak jest. Kurczę, trzeba też się skapnął, że to był Bochen Chleba. Aj. To inteligentny plan, to fajnie, to dobrze, docieramy do tych górnych 3% naszego społeczeństwa. Poproszę dla Rokiego, a tam na dole co jest? A, puchary, to nie, Rok jest dobry w pucharach.
To przyczywie się do polskich klubów. Marcin Najman niech będzie. Marcin Najman dla Mateusza Rokuszewskiego. Wymienił przynajmniej 5 triumfatorów Pucharu Polski z XXI wieku. Legia Warszawa, Arka Gdynia. Zawisza Bydgoszcz. Lech Poznań. Lech Gdańsk. Tak jest. Przejmujesz pałeczkę tym samym. No to... A spróbujmy kalambury. Dobrze, spróbujmy kalambury. Poproszę o śpiew ptaków. Kategoria działacz. Mamy ten śpiew. A mamy się jakby zgłaszać, po prostu nie, mówić? Kto pierwszy? Kto powie, ale najpierw musisz zamknąć oczy. Ale, ale można... Znaczy można, jak się powie źle, zgadywać dalej, czy masz jeden strzał? Właśnie. Nie, można dalej. Okej. Okay. Ale musicie zamknąć oczy na chwilę. Dobra. Nie podglądać. Przypomniałem, że kategoria działa. Nie podglądaj. Nie umiem tak długo. Jeszcze nie. Jak śpisz, to co? Jeszcze nie. Proszę, kategoria działa. Kazimierz Blej! To był ty, byłeś pierwszy. Te spodnie? Granatowe? Nie, czarne. To mam obegajdurę miał Kazimierz. Ale jest jeszcze jedna sprawa związana z tym. Wojtek dostaje punkt, czy nie traci punktu? Dostaje. A, okej. Okay. I wyznacza dalej. Dobrze. No to jako, że ostatnio Kuba Białek się dał poznać na naszej scenie dziennikarskiej, muzycznej, politycznej, życiowej, właściwie każdej scenie jako dobry raper, rap gra, Kuba Białek. Słucham. Trafiam celnie jak Loco, kiwam jak... Twój występ jest w Toto, szukaj szczęścia w Intertoto. Uzupełnij tekst kawałka futbol. To świetny kawałek, to pamiętam jak byłem dzieciakiem, to się jarałem. Kiwam jak... W dzisiejszych czasach Bakayoko można było powiedzieć, ale nie. Kiwam jak... Paweł Stano. Jak Czoto, to też niebo nie jest z kiwania znany. Szukaj się celnie jak Loco, kiwam jak... Taki raper, widzisz? Taki raper, a nie wiesz. Podpuścić, skasować. Tak jest. Nie, no ale może jeszcze Kuba wymyśli. Zobaczmy, co tam czat pisze. Czat wie. Czyż jest też na przykład odpowiedź Babenko. Świetny dribbler. Babien Azerbejdżan, Lipski. Nie no, nie wymyślę nic chyba. Haj Toto. O, i tutaj trzeba zbanować kolegę. Cyk. Może odśpiewajmy razem od początku. Nie, bo potem będzie jeszcze jedno pytanie o to. To pomogę pytanie. Ukryj użytkownika, żegnam. Pocahontas Junior. Nie będzie wulgaryzmów na tym czacie. Paweł Paczul, kocham cię. Nie ma zgody na brak zgody. Paweł Paczul, kocham cię. I to jest ban. Nie będzie wyznawania miłości na czacie. Nic nie wymyślę, więc moja odpowiedź to Paweł Paczul. Dobrze. Próbuję cię jakoś tutaj, wiesz, przekupić. W ten sposób udobruchać. Jak Okoń. A, właśnie. Czyli Mirosław Okoński. Okoński. No, szukałem wśród Polaków, szukałem, ale no... Po nazwiskach, a nie po ksywach, a może po ksywach trzeba było. Widzisz? No cóż, trudno. Paczul, chodzą pogłoski, że się kąpisz z bratem. Chodzą pogłoski, że ty właśnie dostałeś bana. Teraz... I w odróżnieniu od tych pogłosek, które ty do tak. widzą wysnuwasz, to te pogłoski, które Paweł powiedział, są zweryfikowane tak. i prawdziwe. Zgadnij, kto to na siebie, proszę. Zgadnij, kto to na siebie, proszę. Kto to jest? Na litość boską. Mam pewien typ. Ja nawet wiem, jaki to jest samochód. No, Opel. No, ale jaki model dokładnie? Astra. Nie. Corsa. Nie. No, więcej nie znam. Opli. Czekaj. Opel Astra, Opel Corsa. Kombi.
Co kombi? Opel kombi. Nie ma takiego. Kombi znaczy, może być Opel Astra zespół. Kombi. Opel Vectra. Brawo. Mam Vectra, mam internet od Vectry. To jest to samo. Tak? Tak. Też robią samochody? Tak. No była ta moda ze swego czasu taka trochę inna niż dziś. Nie wiem, Artur Borut? Zobaczmy zdjęcie. Tak jest. A. To jest Artur Borut w stylizacji na Eiffel 65. No tak, wtedy bożyszcze warszawskich nastolatek. Tak, pozdrawiamy Artura. Cytaty Mateusz Lukuszewski. Cytaty Mateusz Lukuszewski. Wójcik, dobry trener, ale z jedną wadą, nie ma wyników. Kto tak powiedział o Januszu Wójciku? Pytanie inaczej będę widzę, jak ktoś tak ośmielił powiedzieć o Januszu Wójciku. Nie, nie dotkniecie się tego, nie dotkniecie się. Wokalista Papa Dance. No kto mógł doceniać, oceniać Janusza Wójcika? Niewiele takich osób było. A Paweł, jaka jest twoja ulubiona piosenka zespołu Papa Dance? Nie znam żadnej. A wiesz, jaka jest moja? Jaka? Mona Lizą byłaś mi, marzyłem tylko o tobie. Rysowałem serca dwa, pytałaś po co to robię. O, chciałaś tak, tylko co? Tum, tum, tu, tu, o. No. Tak. Pięknie. Naprawdę zawsze się wzruszam przy tej piosence, kiedy leci w moim samochodzie. Ale jak jesteśmy w sytuacji takiej, powiedziałbym... Też będziesz śpiał? Nie, broń Boże. Jak jesteś w sytuacji no, alkoholowej, powiedzmy sobie to wprost. No Wojtek, jakoś tak z takim większym powerem to zawsze śpiewasz. Nie wiem, ja mam jutro poranek w radiu i jeszcze po prostu chcę zachować głos. Rozumiem, jesteś profesjonalistą i to szanujemy. Tak, dbam o naszych słuchaczy mimo wszystko. Wojtek, i anegdotę, i zaśpiewał. I zaśpiewał, i fryzurę sobie zrobił. Ale tak dobrze się zawahałeś przy tym sformułowaniu śpiew, bo też nie wiem, jak to określić, ale no musiałem po prostu, bo strasznie mi się podoba ta piosenka. Spodobało się na czacie. Tak? Plus 4, bo jesteś słodki. Dobra, to ja może odpowiem, bo już wazelina się leje bardzo, bardzo szerokim strumieniem. Będę strzelał, że to musiał być jakiś trener doświadczony, a jeśli chodzi o doświadczonych trenerów, to pierwszy na myśl przyszedł mi Kazimierz Górski. To był Kazimierz Górski. O, proszę. No to, wow. To odważne. Dobrą drogą to dedukcji, bo nie wiedziałeś tego, nie? Tak znaczy, no trzeba się było po pierwsze cofnąć do czasów, kiedy Janusz Wójcik trenował, to już było dość daleko, a takich autorytetów wtedy było pewnie mniej niż dzisiaj. Znaczy może było tyle samo, ale trudniej było znaleźć. Jeszcze mógłby na przykład Andrzej Strejlo tak powiedzieć, ale on zawsze jest taki wobec trenerów bardziej delikatny, bo nie chce ich krytykować. Tak, ja pamiętam, że kiedyś zadzwoniłem do pana trenera Andrzeja Strejlała, gdy pisałem artykuł, że następnego dnia Jacek Magiera miał zostać trenerem Legii Warszawa. Jeszcze niewiele osób o tym wiedziało, ale my już wiedzieliśmy i przygotowywaliśmy tekst zawczasu. No i pan trener Andrzej Strejlał powiedział mi, że chyba coś mi się pomyliło, przy czym nie użył słowa pomyli. Znaczy, nie przeknął, ale był bardziej agresywny. I że jak on w ogóle się może wypowiadać o swoim koledze po fachu, no to jest niemożliwe. No, co ja w ogóle sobie wyobrażam. No potem okazało się, że na żywo jest bardzo miłym panem, no, ale przez telefon był bardzo, bardzo niemiły, rozłączył się bez słowa. Tak samo jak pamiętam, jak Andrzej Strejlo był gościem jednego z magazynów Ekstraklasy, na samym początku tego sezonu, jak Legii nie najlepiej szło i no gromy wiadra pomyj wylewały się na głowę Aleksandra Wukowicza, czemu wystawia Kulenowicza, a nie Karlitosa i tak dalej, i tak dalej. I on właśnie wygłosił taki monolog Andrzej Strejlo, że zawsze ciężko mi na sercu, kiedy muszę to robić, nie chcę tego krytykować, nie chcę, zawsze uważam, że solidarność trenerska jest jedną z najważniejszych wartości, jakie muszę wyznawać, ale no, tutaj Wukowicz popełni jednak błąd. Takie to było poprzedzone takim długim wstępem. To była jeszcze taka historia, tylko nie pamiętam, czy to na 100% był trener Andrzej Strejlał, czy inny bardzo utytułowany trener polski, no, czy bardzo taki doświadczony, że był w trakcie dużej imprezy, bodajże Euro 2016, pisał dla tak, przeglądu to było, sportowego felietony. No i tak topornie szło z tym pisaniem. W końcu zadzwonił do niego dziennikarz. Panie trenerze, może porozmawiamy o tym szkoleniowcu. No ale jak to, jak mogę komentować pracę innego? I oczywiście, chociaż było zapłacone, że żaden inny tekst nie powstał.
kącik anegdot i zabawy. Na razie zawieszamy. Trochę się wyłączą, jak tak, mówicie. Tak. I Rocky wyznaczę. Tak, Rocky wyznaczę. To ja może zgadnij, kto to na siebie. Zgadnij, kto to na Rockiego. Zgadnij, kto to. Nie, no, to Stanisław Lewy. Skąd wiedziałeś? No, łatwe są te pytania, zgadnij, kto to, trzeba przyznać. Myślałem, że nie poznasz po wąsie sam. Nie, no, przyszła tego wąsa, to bym poznał nawet po ciemku. Dobra, a miałeś koszulkę The Social. Żałujcie, że nie kupiliście wtedy, bo pamiętam, że nie poszły za bardzo. Daj, teraz Rocky dalej wyznacza. Już nie będę brał zgadnij kto to na siebie, zostawimy to. Może polskie kluby w europejskich pucharach, ale nie na siebie, tylko na lidera, na Kubę Białkę. Dobra, tragizm postaci warto dodać. Trzeba dodać. Na 5 dotychczasowych dwóch meczów aż 3 razy wygrywały polskie zespoły. Wymień dwie ekipy, które odpadły w rywalizacji z Mołdawianami. To jest, trochę źle napisałem. Po 5 dwóch meczów. Rozumiem, że Szeryf Tyraspol też liczymy. Tak. Mołdawii, dobrze. Dwie ekipy, które... No to na pewno Legia Warszawa. Brawo, brawo. Brawo, 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 bravissimo. I teraz pytanie, co dalej? Co jakie dalej? Jest pytanie? Kto odpadł, tak? Tak, tak. To był takim dziadem, że... Trzy odpadły, tak? Dwie odpadły, a trzy przeszły. Okay. Nie wiem, czy to nie była ekipa z Zimbruk Kiszyniów, która grała z kimś polskim. Że to nie był jednak Szeryf, że aż tak nas nie rozstrzelał. No to byłby hit, jakby Kuba Białek lepiej wymienił ekipy z Mołdawii, które nas pokonywały, niż te polskie narodowe, wryte w nasz układ krwioobieg. No nie mamy lekko ostatnio z Mołdawią. No ale Mołdawia to tam się już wiele zmieniło. Tam teraz jest lepszy futbol niż u nas. Tak, bo to przecież na przykład tak Legia Warszawa teraz jest bardzo chwalona za to, że otwiera nowy ośrodek i słusznie, ale taki Szeryf Tyraspol, no to ma też bardzo wielofunkcyjny kompleks treningowy z boiskami. Zatem tam grał Ricardinho, tam grał Jarosław Jach. Jariel Borysiuk też tam był teraz, więc... No dobra, wydaje mi się, że to nie było w ostatnim czasie, chociaż mogłem coś przeoczyć, więc będę raczej strzelał. I strzelę, że to było Zagłębie Lubin. To jest zły strzał. Mi się wydaje, że ale Zimbru się zgadza? Szkendia tytuł. Nie, to z Albanii. Nie, to z Macedonii Szkendia. Albo Macedonia. Szkendia to Macedonia. A Zimbru Kiszyniów się zgadza? A kto z Mołdawii? FC Tiraspol, Lech Poznań. Oj. Druga runda centralno-wschodnia Pucharu Inter to 2006 rok. Ojej. FC Tiraspol wygrał. Naprawdę? Było coś takiego? Tak. Jeszcze jedna była? Czy? A druga drużyna to Legia, która odpada z Szeryfem Tiraspol. Ale w ogóle to ta nazwa, druga runda centralno-wschodnia. Repasaże do eliminacji. Nie, na etapie drugiej rundy centralno-wschodniej nie ma już słabych drużyn. Ale to taka dyskryminacja, czy co, że z rundy centralno-wschodniej dopiero możesz do zachodnioeuropejskiej? Tak, z post-apo puchar. Czyli nawet nie z Szeryfem, tylko z FC Tiraspol. No naprawdę... Paweł Paczu to buddyjski szpieg. Mogę zobaczyć klasyfikację kanadyjską? A, wyrównało nam się to wszystko. Tak. Dobre emocje. To dla Wojtka teraz pytanie. Mhm. I dla Wojtka pytanie z kategorii Patryk Lipski. Redemption. Redemption. Ile bramek miał Patryk Lipski w swoim pierwszym pełnym sezonie w Lechii? Zero, jedną, dwie czy sześć? Biorąc pod uwagę, ile dzisiaj słodyczy wylewa się z twoich ust na Patryka Lipskiego, to... Pierwszym strzałem powinno być 6, natomiast jednak jeszcze to przemyślę i udzielę odpowiedzi za chwil kilka. Tak? Tak. Dobra. Rocky piszą, że jesteś bratem Kucharczyka. Co o tym sądzisz? Ale tu ciekawostka, bratem bliźniakiem, bo on też urodził się 20 marca 1991 roku, tak jak ja. I tak. Ale nie, generalnie to nie. Jesteś fanem jego gry? Patrzył, czy możesz przestać siorbać? Mogę. To tak siorbię, przepraszam. No, co? Pytanie? Ja, Rokiego zapytam, czy jest fanem gry Michała Kucharczyka, dając sobie tym samym czas.
Znaczy ostatnio mówiło się o tym, że mógłby wrócić do Legii Warszawa, ale wydaje mi się, że bardziej to było chciejstwo ze strony samego Kucharczyka niż Legii Warszawa. Bez sensu by to było ze sportowego punktu widzenia i z tego, co czytałem bodajże w Super Expressie, to rzeczywiście Legia nie podchodzi do tego poważnie. Moim zdaniem tak bardziej Wisła Płock. I wydaje mi się, że to jest nawet realne całkiem. Także jeśli zobaczycie niedługo... Czy że to jest ten transfer okna, nad którym pracuje Marek Luźwiak? Mam takie wrażenie. Znaczy... No, nie jestem pewien, ale pewna czutka. No, umówmy się, Marek Luźwiak lubi, jak piłkarz jest z Polski, żeby go lubi, jak zna tego zawodnika. Lubi, jak kiedyś grał w Legii. Lubi, jak kiedyś grał w Legii, tak też mi się wydaje. Także no, już tutaj wszystkie puzzle do siebie pasują. A z drugiej strony w Rosji ma chyba poważniejsze pieniądze, więc... Ale chyba, nie wiem, czy strona rosyjska by chce dalej kontynuować tę współpracę. Ja jestem zaskoczony. Jest tak już ładną odprawę, to w sumie czemu jestem zaskoczony, że mu nie poszło. A czy on tam miał chyba problem z kontuzją, tak? No przed tą pandemią nawet widziałem, że wychodził w pierwszym składzie Uralu, więc jakoś tam sobie chyba zaczął dawać radę. No ale w ogóle ostatni mecz przed tą pandemią, to z tego co pamiętam, chyba z Zenitem Sankt Petersburg Ural przegrał 7-1 czy coś takiego, bo tam Maciej Wilusz, pamiętam, udzielał wywiadu dla nas na drugi dzień. No i opowiadał o tym przykrym spotkaniu. Odpowiedź moja brzmi 2-6. No widzisz, czyli jednak tym kluczem się trzeba dziś kierować. Paweł Patryk, Patryk Lipski Redemption. Nie mów, że to będzie takie łatwe, że będziemy najbardziej korzystną wersję do Patryka Lipskiego wybierali. Dobra, spróbujmy. Patryk Lipski Redemption. A, bo on już wie, że my tak pomyślimy. I teraz będzie zaskoczenie. Lipski, zawsze chciałem być najlepszy. I w jakiej statystyce Patryk Lipski jest najlepszy w tym sezonie Ekstraklasy? Ojoj. Nie, to jednak był błąd. W jakiej statystyce Patryk Lipski jest najlepszy? Nie jest to statystyka bramek, bo to kojarzę. Nie jest to statystyka asyst. Nie jest to również statystyka kluczowych podań, bo bodajże 0 ma ich na koncie. Tak. Jakie jeszcze wyróżniamy statystyki? Odbiory na przykład. Odbiory, no raczej nie. Podania celne. Faulujący, faulowany. Co jeszcze? Może by, straty mogą być. Może straty, to tak, ale to nie pasuje do Redemption. Strzały celne. W ogóle w całej lidze jest najlepszy? Mhm. Jest coś takiego? Jestem w szoku. Czy pytanie techniczne, czy w określeniu najlepszy mieści się też określenie najgorszy? Czyli jeśli ma najwięcej strat, to w zasadzie jest najgorszy. Tak nie. Tak nie może być. Tak nie może być. To jest pozytywna statystyka, tak? Tak. No nie mów. Wojtek, wiesz? Wiem, ale nie powiem. Znaczy domyślam się, ale nie powiem. A, ja też już chyba wiem. No nie mówcie. Znaczy podejrzewam. Moim zdaniem to jest element gongu po deszczu cukierków, który spadł na Kamil Nittenberger Patryka Lipskiego. Czym się różni różowy od purpurowego? Kolorem. A w ogóle chciałem wam coś powiedzieć, ale zapomniałem. Tak sobie jechałem dzisiaj tutaj z panem kierowcą i nic nie mówił do mnie przez całą drogę. Ty jesteś figura, Paweł, jak ty masz kierowcę. Kierowca marki Bolt. Bolt. Aha. Bo się tak zautratowuje, mówi, zamówił Bolca. A ty tak jesteś figura, że cię stać na takie rzeczy w dobie koronakryzysu. Bo wy nie wychodzę w weekend. I nie wydaję pieniędzy, tylko siedzę przed komputerem i robię Q&A. I nagrywasz piosenki. Tak. Roki, gdzie ty sprawdzasz te statystyki? Patrzul nie ma prawa jazdy. Patrzul, czym jeździsz? Dobra, powiedzmy, że to będą te... straty. A mogę ja udzielić odpowiedzi? Tak. Moim zdaniem żadnej. W żadnej. No. A ja podejrzewam, że może celność podań, bo on takie proste wybory raczej ostatnio wybiera. Ja bym od razu to powiedział, tak jak już pierwsza myśl na mnie. Pamiętacie, że Redemption to nie może być od razu tak łatwe. Czasem bohater zbacza na różne ścieżki. Właśnie on to zaplanował, zobacz, dwa pytania, tak. No to mówiłem. Podejść, skasować, tak? Paweł, ty jesteś geniuszem strategii. Zobaczcie, jak był Redemption, najsławniejszy Redemption. Vegeta.
Nie, no w sumie można było do tego dojść, bo on nie grał aż tak dużo, żeby z jakiejś statystyki się pozytywnie zapisać. Nie grał aż tak dobrze przede wszystkim. Bohater, który przechodzi redemption, czyli tak zwane odkupienie, po drodze jeszcze błądzi, jeszcze się waha. Tak jest z Patrykiem, że nie zawsze będzie dobra. Dobrze. Ale po to podanie. Wybraliśmy, żeby sprawdzić, czy tak. jesteś przewidywalny, tak. czy jesteś nieprzewidywalny. Jestem nieprzewidywalny. Niepoczytalny. Tak, to jest. To może Iron Maidan dla Wojtka. Wojtek Piela. Wymienię wszystkie polskie kluby, w których występował Radosław Majdan. Ojej, trochę ich było. Pogoń Szczecin, Polonia Warszawa. No tak, trochę ich było i wymieniłem dwa. I nie wiem, czy jeszcze jakiś wymienię. On tam długo, wiele lat spędził. A, Wisła Kraków przede wszystkim, no tak, teraz się przypomniał. Słynny wywiad. Dosyć istotny klub, bo prawie zagrał w Lidze Mistrzów. On go kurwa kopał trzy razy, nie? Tak. A powiedz mi, ręka była, bramka była? Ręka była, tak. A, to przepraszam państwa. Ja pamiętam, jak był ten mecz z Panathinaikosem i komentował go Jacek Gmoch i tam przy golu na 4-1, który przesądził odpadnięcie Wisły, był taki komentarz. Ale zobacz, bo tam z Dariuszem. Ale Darku, zobacz, Majdan wychodzi i w połowie drogi się cofa. Tak nie wolno tego zrobić. Zawalił ten mecz w Atenach. No, to spółki z sędzią. Zdania są podzielone. Bo grał w siatkówkę trochę. Albo się zakaz Żurawskim, że on nabiega, nie? On nabiega. Nie, biegunę, dziękuję bardzo. Tak. Stoi, wchodzi i jeb. A jest tam, a weź tam, co Majdan mówi na samym bączku. Szatuś! Czy Roko pokaże brzuch? Roko nie wiem, ale Roki może pokazać. Tak, nie mylmy tych dwóch postaci, bo no, dziennikarstwo sportowe jest za małe na dwóch Roko. Ja dzisiaj pokażę bydlaka śmierdziła. Co potrafię? Nie, no żartuję. Oczywiście to był taki follow-up do popularnego kanału na YouTubie. Pewnie nasi widzowie wiedzą jakiego. Jakiego? Ja nie wiem. Krzysztofa Gonciarza, nie wiem czy... To jest takie kultowe hasło w jego programie. Pokaż bydlaka śmierdziła. Ja ostatnio, jeśli chodzi o kanał na YouTubie, to Robert Makłowicz u mnie głównie, więc w tę stronę poszedłem, ale muszę powiedzieć, że odkrycie korona kryzysu zdecydowane. Robert Makłowicz. Jak to odkrycie? Odkrycie YouTube'a. A to tam opowiadał ten swój żart o tym, co to jest, że nie świeci się do dupy i nie świeci? Tak, tak, tam opowiadał i jeszcze się śpiewał bi. A co ty teraz zrobiłeś, bo ja czytałem czat? Zaśpiewałem bu 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 bi 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 bu 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 bi 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 bi. Ale dlaczego, co to jest? Bo Robert Makłowicz tak śpiewał. I Robert Makłowicz jest fanem Suwaków. Ten słynny mem, że Adamą jest kocią Suwaków, których za chwilę ugotuje. A jaką wódkę na tym cmentarzu, pyta czat? Marka. Wyborowa pewnie. Tak akurat miałem zajawkę na to. Dobra, bo doszliśmy do jakiejś Bobo Bibi przez bydlaka śmierdziela, ale chciałem wiedzieć, gdzie grał Majdan. Dobra, Pogoń Szczecin, Wisła Kraków, Polonia Warszawa, to jestem pewny. Daj mi jeszcze za chwilę, czy coś innego wymyślę, ale... Nie mogłeś myśleć, zamiast mówić Bobo Bibi. No ale to umówmy się, czy naszym widzom chodzi o to, żeby powiedzieć, jaki klub grał Radosław Majdan, czy żeby był element... Wojtek Piela Redemption. Dobrze, ja tak odpowiem. Wisła Kraków, Polonia Warszawa, Pogoń Szczecin. Dobrze. Masz teraz, przyjmujesz... Pałeczki. Ja mówiłem playmiki, ale... ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo wczoraj na swojego Twittera Zbigniew Boniek wrzucił absolutnie kapitalny filmik, który mówi polskie lasy, coś fantastycznego. Kiedy człowiek był młody, to się urządzało w lesie DZB i MZB, czyli małe zabawy biegowe i duże zabawy biegowe. Nie było nic przyjemniejszego, nie było nic fantastycznego. Pięknie jest czasem się przejść po polskich lasach. No i co? Pozdrawiam was serdecznie, dobrego weekendu. Ja uważam, że polskie lasy, coś fantastycznego, to powinno być hasło wyborcze każdego kandydata na prezydenta, który ma w sercu dobro polskich Polaków. Jeżeli chodzi o kategorie, będzie to kategoria polskie kluby w pucharach, tragnie postaci dla Jakuba Białka. Z maltańskimi drużynami rozegraliśmy dotychczas 14 meczów, z czego tylko jeden przegraliśmy. Która polska ekipa nie sprostała zawsze groźnym Hibernians Paola? Hibernians Paola. Hibernians Paola. Nie mylić z Hibernians Edynburg. Z Hibernian FC.
Bo. Gdzieś to zrobiłeś? Nie Bobo, tylko Bubu. Bobo to jest Bobo Kaczmarek. A Bobo to był taki jeszcze ten. Nie, Bubu to był w Dragon Ballu taki bohater. A Bebe to był taki piłkarz, którego kiedyś Manchester United ściągnął, to była jakaś taka historia, że on był bezdomny i też z nim się wiąże no jednak z najbardziej niefortunnych wypowiedzi Sir Alexa Fergusona, bo on stwierdził, że no ma taki sam talent jak Eden Hazard i za ileś tam lat będą na tym samym poziomie, więc no. Okazało się, że akurat do niego nie miał dobrego oka Sir Alex. Widzę płuć. Zagłębie Lubin, przyjacielu. No teraz mogę strzelić Zagłębie. A co powiedziałeś wcześniej, Zagłębie Lubin? Tak. Rzeczywiście. Dobra, ostatnie pytanie i przerwa na materiał filmowy. Nie pamiętam. Ale jeszcze jedno pytanie. Zaryzykuję kalambury. Nie, teraz nie, no, po przerwie filmowej. Czyli jednak kalambury. Przerwa, tak? Nie, inna kategoria niż kalambury. A czemu? Bo muszę rekwizyt przynieść. No dobrze. Mateusz Rokusz, zawiedziony jestem, bo jestem fanem tych twoich tutaj... Miałem być lepszy, ten rekwizyt, ale żabkę mi zamknęli i jestem niepocieszony. A, czyli rozumiem, a to może, wiesz, jak puścimy filmik, to masz do żabki skoczyć na szybko. Przecież zamknięta jest. A, bo ktoś zamknął sklepę w niedzielę z jakiegoś powodu. No tak, zapomniałem. Mateusz Rokuszewski i Tomasz Hajt. Vendetta. Tak. No to dodać. Vendetta. Tutaj idą cechy wolicjonalne. Wątroba, płuca, charakter, mental, skupienie, wybieganie, płuca, serce, mózg, praca, chłodziarko, zamrażarka. Jakie są cechy są wolicjonalne według pana Tomasza? Odrzucam, nie wiem dlaczego, ale odpowiedź E. Ja bym jednak przemyślał na twoim miejscu. Nie może być, tutaj idą cechy wolicjonalne, chłodziarko, zamrażarka, więc nie dopasuje. Wątroba, płuca, charakter. No mówi się o dawaniu z wątroby, czyli to by pasowało, płuca, wątroba, płuca, charakter, to by była dobra odpowiedź, tylko pamiętajmy, że powiedział to Tomasz Hajto, czyli to nie była dobra odpowiedź. Mental, skupienie, wybieganie, to też by była dobra odpowiedź. Płuca, serce, mózg. Arbeit. Nie, bo tutaj znowu będą jakieś komentarze. Jezus, nie, no przestańcie. Co ci się, już Arbeit od razu kojarzy. Mogę jeszcze zobaczyć? Bo... No, spokojnie. Mental, tutaj idą cechy. No nie do 23 są otwarte żabki, tylko ta nasza na Mokotowie jest do 20.19. No ty wiesz lepiej na pewno, bo ja z niej rzadziej. Nie no, siedzą ludzie gdzieś tam w Giżycku, czy w to nie jest gdzieś tam w Giżycko, czy w Chotomowie i będą mi pisali, czy na Mokotowie w Warszawie jest otwarta żabka. Paweł, no chyba widzę, Giżycko, bo wiem. Giżycko i Chotomów to są bardzo złe przykłady w tej sytuacji. Uważam, że to są miasta niedocenione w Polsce. Dobra, niech będzie płuca, serce, mózg. Źle. Wątroba, płuca, charakter. To jest mądry człowiek, on wygrał Ligę Mistrzów. Nie, on nie wygrał. On wygrał Puchar Niemiec. No to prawie jak Liga Mistrzów. Ja wygrał wygrać Puchar Niemiec. I ty może nawet dwa razy. A to Hoffenheim wygrał kiedyś Puchar Niemiec? Chyba nie. Pani nie wiesz. Spadaj. A znasz jeszcze jednego piłkarza w Hoffenheim? Spadaj. Nie no, jednego. Nie będziesz mnie odpytywał. No jednego, no. Nie powiem ci. No, bo nie wymienisz. Nie powiem ci. 5 lat chodzisz na niemiecki, jak krew w piach. Nie powiem ci, nie. Weź się, tato. Dobra. Zrobimy teraz, zobaczmy jeszcze klasyfikację szwedzką. 997, to nie pizza na dowóz. Ten numer to kłopoty. Ale to jest piękny. Chcę, żeby tak zostało do końca. To będziemy musieli odpowiedzieć na wszystko. Albo może się odwrócić, żeby będzie 799. Nie, tak? Dobrze. Albo 666, to będzie? A nie, bo ty się wzruszysz wtedy. Jak to będzie? Jak będzie 666. Pójdźmy materiał filmowy. To jest materiał wideo nagrany kasetą, czyli kamerą. Nie ukrywam, że to też było takie marzenie od dziecka, nie? Żeby wyjść choćby w pierwszym składzie na Rozweta. Matura zdana? Matura zdana, myślę, z dobrym wynikiem, także jest okej. Okay.
A co studiujesz? Wiesz co, to jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu, kierunek zarządzanie sportem, także wszystkie takie sprawy pod bycie trenerem, pod bycie dyrektorem. Darku, na mieście pewnie ludzie jeszcze nieczęsto cię rozpoznają mimo wszystko, natomiast na meczach Górnika pojawia się całkiem dużo kibiców. Miałeś z nimi jakąś taką śmieszną sytuację, coś co zostało ci w głowie? Kibic poprosił mnie o autograf czy o zdjęcia, a później się zapytał, jak się nazywam. To dobre. A powiedz mi, wróciliście w zeszłym tygodniu do treningów. Duża była tęsknota za boiskiem, za kolegami? Oj, ogromna. Powiem ci szczerze, że na pierwszym treningu to wszyscy z bananem na ustach, po prostu tacy ucieszeni. Wrócił taki gut gry i to było piękne uczucie. Na pewno to jest taki jeden z niewielu plusów tej kwarantanny, że każdy mógł na nowo zatęsknić za piłką. Taka dłuższa przerwa na pewno pod tym względem dobrze zrobiła. Sport był u ciebie obecny od małego, odkąd pamiętasz? Od początku, odkąd pamiętam, w telewizji u nas przede wszystkim były mecze u nas w domu. Jak już podrosłem na tyle, żeby móc samemu na podwórko wychodzić, to tak naprawdę wszyscy zajmowali się tylko grą w piłkę, ale generalnie ze strony rodziny zawsze miałem duże wsparcie i nigdy nie musiałem na przykład wybierać nauka czy piłka. Najpierw grałem w Promotorze Zabrze, w klubie partnerskim Górnika, później przyszedłem do Górnika, to była taka naturalna droga i nie wyobrażałem sobie, żeby to mogło inaczej wyglądać. Zadebiutowałeś w barwach Górnika jeszcze w pierwszej lidze, jak graliście z Kluczborkiem. Pamiętasz to spotkanie? Uważam, że mogłem wtedy zagrać lepiej. Ale wiesz, z drugiej strony miałem 17 lat, także to był mój pierwszy taki mecz, także ja już po 10 minutach tam umierałem po prostu, bo dałem z siebie maksa na samym początku, bo byłem taki napompowany i tyle miałem chęci do gry, że później mnie lekko przytkało. No i na pewno wtedy też wychodził w paru sytuacjach taki brak doświadczenia. Jak sobie obejrzałem ten mecz jakiś czas temu już, no to widziałem, że zrobiłem po prostu wiele błędów, które wynikały właśnie typowo z braku takiego ogrania na poziomie pierwszej ligi. Masz w pamięci może jakiś taki zagraniczny turniej, wyjazd gdzieś, albo że jakaś zagraniczna drużyna przyjechała do nas i że może spotkałeś, nie wiem, kiedyś jakiegoś młodego Kyliana Mbappé albo po prostu jakiegoś takiego znanego dzisiaj piłkarza? Kiedyś chyba grałem przeciwko, jest taki piłkarz Aleksander Isak, chyba jakoś tak grał. Teraz jest w lidze hiszpańskiej, nie jestem pewien. Jak mieliśmy po, nie, bo jest mój rocznik, jak mieliśmy po 10 lat chyba to w Krakowie graliśmy na jednym turnieju, bo sprawdziłem, kiedyś mi się rzuciło oczy, bo sprawdzałem składy. Z tym, że wtedy moja drużyna ten turniej wygrała, ja byłem królem strzelców, a z nimi wygraliśmy 4-0. Także trochę nam się te ścieżki rozminęły. We wrześniu w rezerwach miałeś taki mecz, wielkie, małe derby Śląska, Górnik 2 Zabrze kontra Ruch Chorzów. Dostałeś czerwoną kartkę, nie dotrwałeś do końca meczu. Kibicowskie emocje trochę udzieliły ci się na boisku. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Znaczy, kulisy były takie, że zostałem popchnięty, więc się zrewanżowałem tym samym, a przeciwnik trochę dodał od siebie, a że sędzia widział tylko moje popchnięcie, to dostałem drugą żółtą kartkę. Wiesz co, no nie ma co gadać, no, zasłużenie, to nie będę się jakoś wybielał, bo zawaliłem sprawę, bo wiem, że trenerzy, drużyna oczekiwali ode mnie innego zachowania, wiem, że zawiodłem, także to była świetna lekcja dla mnie, bo nigdy wcześniej w życiu nie miałem takiej sytuacji po prostu. Nigdy wcześniej nie dostałem czerwonej kartki, a tu w bardzo ważnym dla mnie tak emocjonalnie meczu musiałem zejść przedwcześnie. I no, myślę, że to już mi się nie przydarzy po prostu, że jak już zobaczyłem, jak to smakuje, po prostu jaki to jest ból, to wyniosę coś z tego i już to się nie powtórzy. No, nie wiem, czy to jakieś względy kibicowskie zadziałały, po prostu sama atmosfera tego meczu była taka, że było kilka spięć no i na pewno niepotrzebnie się ten sprowokować. Także to jest, tak jak powiedziałem, no, super lekcja na przyszłość i mimo, że strasznie żałuję tego, co wtedy zrobiłem, to no,
staram się wyciągnąć jakiś pozytyw z tego, także już wiem, jak to może wyglądać, jak starsi zawodnicy mogą starać się wpływać na młodszych przeciwników. Pamiętasz rozmowę z Marcinem Broszem po tym meczu? Jakiejś wielkiej reprymendy nie było, ale trener Brosz zwrócił mi tylko uwagę, żebym sobie wyobraził, co by było, gdybym zrobił coś takiego na meczu pierwszej drużyny. I tak naprawdę to jedno zdanie wypowiedziane bardzo spokojnie wystarczyło, żebym sobie jeszcze bardziej uświadomił, co by było, gdybym to zrobił w poważniejszym meczu niż w trzeciej lidze. Więc tak naprawdę no, żadnej reprymendy trener już więcej nie musiał dawać, bo i sam wiedziałem i też koledzy z drużyny. Wiedziałem, że kolegów z drużyny zawiodłem, więc to była już dla mnie naprawdę wielka kara. Jakim trenerem dla młodych zawodników jest w ogóle Marcin Brosz? Bardziej takim surowym, czy zdarza mu się być dobrym wujkiem? No jest wymagający na pewno, to jest przede wszystkim. Nie lubi, kiedy odprawy trwają za długo, bo te odprawy są krótkie, ale dosyć treściwe, intensywne i raczej się skupiamy na jakichś tam założeniach taktycznych, nad czym się chcemy się skupić w danym meczu, także raczej krótko i treściwie. Pod koniec poprzedniego sezonu trafiłeś na wypożyczenie do Termaliki Brukbet Nieciecza. Jak ten okres wspominasz? Był to dla ciebie krok do przodu? No ja na pewno wspominam ten czas pozytywnie, bo to był dla mnie taki ważny czas pod tym kątem, że no musiałem się choćby wyprowadzić z domu, tak? Musiałem zamieszkać sam, także wszelkie takie sprawy, choćby nawet życiowe, które były dla mnie nowością, musiałem się ich nauczyć. Pierwszy raz w życiu wszedłem do nowej szatni, w której tak naprawdę wcześniej znałem osobiście dwóch tylko zawodników, którymi się gdzieś tam wcześniej spotkałem, a tak to reszta drużyny była dla mnie kompletnie nowa, więc musiałem się gdzieś też dopasować do tej grupy i to też na pewno było takie no, dla mnie trochę stresujące doświadczenie, ale też przydatne, bo może mi się to jeszcze kiedyś w przyszłości przydać. Ogólnie no, też no, nie grałem tam zbyt wiele, ale fakt jest też taki, że ja tam przyszedłem w ostatnim dniu okienka transferowego, więc tak naprawdę dwa dni przed pierwszym meczem i no, nie można było się spodziewać, że od razu wskoczę i będę grał po 90 minut. Miałeś jakichś idoli w dzieciństwie? Plakaty piłkarzy wisiały na ścianach? Oj, plakatów miałem mnóstwo, ale to po prostu ze względu na to, że w Brawo Sport były w każdym odcinku, w każdym numerze, a takich konkretnych idoli to w dzieciństwie nie miałem, no teraz już bardziej, kiedy odkąd powiedzmy zostałem przekwalifikowany na prawą obronę, no to już bardziej pod kątem prawych obrońców patrzę na mecze i się staram wzorować, ale w dzieciństwie nie. W dzieciństwie po prostu patrzyłem kto grał najlepiej, ten wtedy był moim idolem, także to się zmieniało trochę. Prawie się spóźniłeś. Nie, to nieprawda. Prawda. No nie kłam. A sprawdziłeś tych piłkarzy? Nie kłam. Nie powiem ci. Nie umiesz nawet tego? Nie. Prosty. Nie, jeszcze raz to usłyszę, to wychodzę. A ja chcę, żeby Krzysztof wyciął i to będzie jako motyw muzyczny. Może być, tylko wiesz, potem będą komentarze, że ja właśnie naśladuję Roberta Makowicza. Właśnie nie, wszyscy piszą, że fajnie, żebyś zapisował. No pewnie. No i tak może to jest pomysł na kanał. To jest pomysł na karierę moją życiową, że ja będę jeździł z miasta do miasta i będę ludziom śpiewał. Potem jak to się mówi, zgarniał hajs i cześć, do widzenia, mam 20 i tak występów dzisiaj. Dobra. Na dniach miasta? Na dniach wsi? Raciborz? To ja mam 100 rodzin. Na festynach, na czym? Jak są żniwa, to na dożynkach. Dożynki. Ja kiedyś byłem na takim festynie wiejskim w takiej miejscowości Karwica. Wydaje mi się, że tam mógłbym się sprawdzić. No co, nie mam księdza, no tam tylko był pieczony świniak z nagraniem po staropolsku. Ale brakowało kogoś, do kogo można by było powiedzieć, no i jak, Staszku? Dlaczego te świnia ma kły? Bo to jest guziec, taka świnia z Afryki. Ty sam jesteś guziec. Ale to... jeszcze raz i słabo gwiznąłem. Zobacz, to jest długopis. To znaczasz. A, kalambury. Tak. No to proszę. I tu jestem zły, że nie ma tej żabki, no ale dobra, już trudno. Trochę trudniej jest przynajmniej będzie. Kategoria trenerzy. Dobra. Pokażcie na mnie już. I śpiew ptaków!
Bo to bez kalambury, bez ptaków to jak... Ja muszę przyznać, że tydzień temu właśnie wracałem samochodem od swojej dziewczyny i słuchałem was, nie oglądałem, tylko słuchałem. No to ten śpiew ptaków to był kluczowy dla słuchaczy radia właśnie w trakcie kategorii kalambury. Kategoria trener, pamiętajcie. Stanisław Lem. Tak. No skąd wiedziałeś? Ja nie miałem butelki. Ja pamiętam, jak on się tak mega cieszył, tak? Polegi, a nawet butelkę przygotowałem. O, i tam takie napisane denatury. Ale Paweł, ja wiem, że ty ładnie śpiewasz i masz bardzo dużo talentów, jesteś mega kreatywny, ale ty naprawdę to dobrze zagrałeś. Ty miałeś dokładnie tę samą minę, jak on się wtedy cieszył. Bo ja pamiętam to, bo ten mecz nie był jakiś ważny, strasznie. Tak. A on się tak cieszył, jakby on jeszcze tak, biegał wzdłuż linii i tak ręką. Ja też, w ogóle to był taki obrazek, który często się albo w telewizji go wzięli do jakąś czołówkę, albo na coś, bo często był powtarzany, dlatego tak szybko o to odpowiedziałem. Bardzo mi utkwił w pamięci. Wyznaczasz. I plus punkt dla Rokiego oczywiście. I Roki wyznacza. Tak, tak. Proszę. No to może... Widzisz, to jest taka, to jest, bo wcześniej nie miałeś możliwości stylu wyznaczania, prawda? Dopiero jak odpowiedziałeś, a teraz możesz zestylować. Karty rozdać dalej. No bo ja to widzę, ja cię obserwuję od dłuższego czasu. Może czarny Piotruś dla białego Jakuba. Black Peter. Aleksandr Spiwak. Konstantin Panin. Kosta Suwiraczewicz. Ihor Sivucha. Sivucha to znacie, jest... Znacie. Sivucha to jest wódka. Spiwak to ty jesteś, Paweł. Czemu Spiwak? No śpiwak, śpiewak. No, on jest Spiwak. Spiwak. Obraża człowieka. Aleksandr. Konstantyn. Konstantyn. Kostiantyn. A, czy jest takie imię w ogóle? Kostiantyn. Bo tu jest Kosta. Na... Myślę, że Kosta to jest zdrobnienie z Kostiantyn. Może być. Suwiraczewicz. Ach, kurde. Władimirowicz. Płotin. A umiesz po rosyjsku coś zaśpiewać? A ten Władimirowicz to jest chyba jakoś powiązane z imieniem ojca, czy z imieniem dziadka? Co, Władimirowicz? Bo, tak, bo jest chyba w Rosji taka tradycja, że to drugie jest jakieś takie, nie że sobie wybierasz jak u nas, że tam dasz Wojciech Marian, tylko... No ale akurat u mnie też jest... Jesteś Marian? Nie, z tradycją ojca, bo ja mam na drugie Maciej, tak jak mój tata. A ja mam Piotr, tak jak mój tata. No więc to jednak... Lata komunizmu coś tam wywołały. A na trzecie mam Paweł. No ale to nie jest jakby tak samo, bo... Masz, jesteś Paweł, Piotr Paweł? Tak. Na twoją cześć powstała ta sieć sklepów, która upadła, jak wszystko, czego się dotkniesz. Ale bo to nie jest do końca tak, bo masz Piotr na drugie, tak? No to tak. Byś w tej tradycji chyba nazwał Paweł Piotrowicz. Coś takiego. Paczun. Trochę jestem Piotrowicz. Ale to w ogóle właśnie te drugie imiona tak funkcjonują często... Łącznie z pierwszymi, bo nawet jak, nie wiem, widziałem jakąś konferencję pracową kiedyś Stanisława Czerczesowa, to ci dziennikarze tak do niego zawsze Stanisław Salamowicz tak zagadują tymi dwoma imionami. A ty masz, niż ja zawsze jak widzę Stanisław Salamowicz, to mi się robi ciepło na serduszku. A ty masz jakieś kłopoty, Wojtek? Bo ktoś co chwilę pisze, Karol Bombowiec, że się z tobą rozliczy po pierwszym. Czyżby hazardowe jakieś? No, wiecie, ja mieszkam w Ząbkach, tam... Za tego fryzjera pewnie. Trzeba, tam się czasami jak skręci nie w tą ulicę, co trzeba, to... Ale pozdrawiam Karola Bombowca. Ma dużo kolorów ten długopis. Jest... Mogę jeszcze raz tutaj zobaczyć tych naszych dżentelmenów? Ząbki to jest Nowy Pruszków i Nowy Wołomin. Wojtek to jest, założył mafię. Wojtek to jest dziad. Pierwszy Nowy mafioza, dziad, który powiedział o tym w telewizji, jeszcze jak był czynny. Tylko nie, mafiozi jak w telewizji zawsze wpowiadaj, to był taki... No tak, mieliśmy ze sobą 13 kg fantopinu, amfetaminy. Zjedli w tym czasie, że tak mówili, to o co chodzi? To jest zmieniany głos, ale to zawsze jedna z bardziej charakterystycznych chce, tak jak był kiedyś magazyn 997, Michał Fajbusiewicz prowadził. Tak, on ma fajną kapeluszę. I fajną białą koszulę taką. Tak. To on miał marynarkę chyba taką w ogóle kiedyś z krótkim rękawem. No to jak tam rozmawiali z różnymi przestępcami, no to im zawsze mijali głos i to tak brzmiało tak... bardziej poważnie, bardziej niebezpiecznie, bardziej dramatycznie, że to jest oczywiście poważna sprawa, jak on mówił, że my spotkaliśmy Magdę F. Zadałem jej cios nożem. Przepraszam,
Spiwak, Panin, Sulwiraczewicz czy Sywucha? Odpowiedź A. Jaka tam była odpowiedź? Spiwak, nie. Kosta Suwiraczewicz. A mogę powiedzieć anegdotę o Konstantynie Paninie? Tak. Konstantyn Panin to jest piłkarz, który grał w Amice Wronki. I opowiadał mi o nim ostatnio Dariusz Dudka, jak mieliśmy wywiad, że za czasów Dariusza Dudki i Konstantyna Panina trenerem był Stefan Majewski, który miał dosyć dużego bzika na punkcie tego, co piłkarze jedzą. I chodził i sprawdzał w talerzach, co tam mają. No ale miał też, jak się okazuje, czasami ludzkie odruchy, bo po jednym z meczów zatrzymali się piłkarze Amiki Wronki na obiad w jednej z restauracji. No i ten Konstantyn Panin postanowił zrobić taki dowcip i zamówił na stolik trenera Majewskiego setkę wódki. No i przychodzi kelner, nalewa tą setkę wódki, wchodzi na salę Majewski, taki otumaniony, taki po prostu rażony piorunem, patrzy, że jest setka wódki i tak, kto to zamówił? No i tamten kelner gdzieś się kręcił, a ten pan tak pokazał na tego Konstantyna. Ten pan? Mhm. A to teraz ten pan stawia każdemu po piwie. No, też... takie ludzkie oblicze. Tak, ludzkie. Bo myślałem, jak zacząłeś opowiadać, myślałem, że powiesz tę anegdotę o pizzy, że... że Stefan, Majasz, pizzę, tak. Stefan Majewski pozwolił swoim piłkarzom zjeść pizzę, co oczywiście było bardzo rzadkie. Wszyscy byli w takim wielkim szoku, wszyscy byli szczęśliwi. Widocznie Amika wygrała jakiś mecz albo nie wygrała, tylko... Znaczy wygrała, ale nie dlatego, że tak dobrze grała, tylko dlatego, że dobrze... jak gdyby była bardzo przekonująca. No ale jedzą panowie te pizze, popijają sobie kolą, generalnie są bardzo zadowoleni i wpada wtedy Stefan Majewski. Kara, 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 kara. No ale no, przecież trener pozwolił tę pizzę, ale Koli nie. Tak. Wojtek, mam znakomity pomysł na za tydzień. Nagramy twoją anegdotę o cmentarzu z takim głosem mafioza właśnie. I tyłem myślisz. Tak. Dobrze? Zrobimy to? I jeszcze raz pójdę do fryzjera, to będę mógł kompletnie. Robimy to. Tak jeszcze przypakujesz trochę, wiesz, co sobie tutaj powsadzę parę kawów. Wiesz, to też trzeba będzie szerokość trochę większość. Panowie, bo... droga mamo, jeśli to oglądasz, pewnie nie, ale jeśli przypadkiem, to podwójny obiad jutro. Wojciech Pielegdota. Słuchajcie, my do brzegu musimy dobić, bo my tak gadamy, a to jeszcze jest 20 pytań pewnie. No to ja dalej wyznaczam Wojciecha Piele i podarowuję mu kategorię... A niech się zmęczy, Patryk Lipski, Redemption. Patryk Lipski, Redemption. Teraz ja już zupełnie jestem skołowany, czy to będzie chwalenie Patryka Lipskiego, czy obrażanie Patryka Lipskiego. Ile meczów w pierwszej reprezentacji ma Patryk Lipski? Może powiedzieć z pozoru oczywista, ale może na jakimś hotel, może kiedyś w meczu hotel na hotel zagrał. Bo już większe ananasy od Patryka Lipskiego nawet grały. To pozdrawiam Rafała Leszczyńskiego, który cały czas czeka na debiut w Ekstraklasie, ale już ma 1A. To chyba jeden piłkarz do organu Ząbki, tak jest. Był hit, pamiętam wtedy. W Ząbkach, jak się dowiedzieliśmy, że mamy piłkarza w reprezentacji Polski, to włosy stawały dęba. Jak to się mówi, witki nam opadły. A wracając do pytania. Był wtedy najbardziej popularnym ząbkowiczaninem. Ząbczanem kiedyś ząbczanem. Tak funkcjonowało. Nie wiem, czy to jest prawidłowe. Bardziej niż ty, no to jest duże osiągnięcie. Nie wiem, czy nie większy niż to 1A. No, ja uważam, że Rafał Leszczyński to, tak powiem, niedościgniony mój wzór w kwestii bramkarstwa zwłaszcza. Ja mam tylko dyplom za wygranie zawodów o Mistrzostwo Osiedla w 2006, więc no, jest to jakieś osiągnięcie, ale... Ale nie aż tak dużo, natomiast moja odpowiedź brzmi zero. Tak. Uf. Czyli trochę redemption, a trochę jeszcze nie. No, wszystko przed nim. Wszystko to jest na zasadzie wyzwania też, więc no, ma do czego dążyć. Patryk. Tak, już nie ma więcej pytań z kategorii Patryk Lipski Redemption. Kuba Białek chyba przeszedł jakoś to. Dobrze, spróbujemy, żeby jednak Kuba udowodnił światu, że jest niezłym raperem. Rap gra jako Białek. A tak, znowu kawałka. Tak. A to ostatni raz. Nie groź mi, chcesz zwycięstwa, przestań, jesteś słabszy niż. Uzupełnij tekst kawałka futbol. Chcesz zwycięstwa, przestań, jesteś słabszy niż na przykład Nesta albo... No jak, już Nesta był dobry. Jakiś klub to chyba będzie. Jesteś słabszy niż... no możemy coś wymyślić. Jesteś słabszy niż Molesta. A nie Molesta, to nie... To rap bardziej niż gra. Bolesław. Jesteś słabszy niż Fabian Serarens. Jesteś słabszy niż Babienko. Na pewno się pojawi coś takiego na czacie. Paczul, przeproś za Giżycko. Hetman na przykład. O, Hetman może być słabszy niż Hetman, bo Hetman zawsze w niższych ligach, więc... No ale w Hetmanie grał Preżus na Kulma.
Uważasz, to sporo się to dyskwalifikuje. Tak. Podobno gdzieś tam w Zamościu w jakimś biurku leży prawdziwy dalej paszport na Kulmy, gdzie ma trochę więcej ląd niż naprawdę. Jesteś słabszy niż Iniesta. A poza tym hetmanem polskim koronnym był Stanisław Żółkiewski, więc postać wsławiona w walce Polski ze Szwecją. Co? Nie wiesz, co to był Stanisław Żółkiewski? No ten, teraz startuje na prezydenta. No jest takich brodów. Żółtek. A, żółtek. On jest fajny, miałem fajnego mema z nim, że stoję na tej debacie i czy mogę prosić papierosa. A typiara mówi mu, proszę pana, to jest debata. A on, jaka debata? A widziałeś, dostał pytanie, czy kopnąłby szluga, pożyczyłby szlugę od Trumpa? Nie widziałeś, to on tak, jest pytanie zadane, on tak się rozpada. Jakby stał koło mnie i bym miał szlugi. I byśmy byli razem. I by nam było ciężko, pewnie bym go poprosił. A kto tak powiedział? Stanisław Żółtek. Żółkiewski. Natomiast jakbym był prezydentem, to pewnie rzadko kiedy byłbym w progu sam, bez szluga. On pali? No wychodzi na to, że pali. I Trump też byłby kiedy, rzadko kiedy koło mnie, no to pewnie miałem okazję. Dobra. Odpowiedź. No nic nie wymyślę, hetman. Liechtenstein. Oczywiście, że Liechtenstein. Liechtenstein. Ojej, faktycznie, że on tu pokombinował. Znaczy, dalej? Najgorzej. Najgorzej. Chyba tak. Ale ja mam takie wytłumaczenie na to wszystko. Kuba po prostu wdarł się na sam szczyt gry i już nie musi patrzeć w dół. Oczywiście. Te pytania powinny dotyczyć jego 16. Nie, jakoś ten. Tego kawałka nigdy nie ceniłem, nie lubiłem specjalnie, więc. Co ty mówisz? No nie, serio. Nie, no jak się było małym dzieckiem, czy mniejszym człowiekiem, no to się jarało, wiadomo, ale potem się po latach, że to takie, kurczę. A też były czasy zgrywania MP3, gdzieś tam kolega miał internet jako jedyny w bloku, szło się do niego, on zgrywał to na płycie i się słuchało. Tak, przesyłało się przez podczerwień. I ja miałem taki gust muzyczny, jaki miał mój sąsiad, bo tylko taką muzykę mogłem mieć, więc to trochę inny czas. No. Mateusz Rokuszewski, kategoria Iron Maidan. Oj, Iron Maidan. Oj. Uszeregu od największej liczby do najmniejszej. Muzyka z Redemption, czy... Występy Majdana w reprezentacji, Mistrzostwa Polski Majdana, programy telewizyjne Majdana, żony Majdana. Jezus Maria. Jeszcze jakbyś dorzucił żony i partnerki, to w ogóle ta liczba by się... Ale jak to programy telewizyjne Majdana? Możesz to jakoś, że na przykład ten taniec z gwiazdami się liczy? Tak. Takie niesportowe, w których brał udział. No to, no ale... No to może być trudne do określenia liczba. Na przykład jak był na kanapie w Dzień Dobry TVN, no to też się liczy? Tak. Ja sprawdzałem to. To tak, jak był jakiś gościem na przykład jednorazowym, nie wiem, jakiejś Ligi Plus czy coś, to... To nie, się nie liczy, bo to jest sportowy program. A, rozrywkowy. Dobrze. Dobra, to programy telewizyjne Majdana jako pierwsze, najwięcej. Mhm. Trochę podpowiedziałeś. Czemu? No nie, bo, no sam do tego. Wiadomo, bo, że nie policzyłeś wszystkich, to musi być najwięcej. A skąd wiesz, że nie siedziałem się cały dzień i oglądałem Majdana w telewizji? W sumie jesteś do tego zdolny. Prawda. Kiedyś oglądałem Mbakimowicz od pierwszego odcinka, a miałem już 20 parę lat. Występy w reprezentacji na drugim? Tak. Czy Radosław Majdan miał więcej żon czy mistrzostw Polski? Takie odpowiedzi. Tak brzmieć pytanie. Tylko u nas w programie. Więcej. Twój Sławek jest większy niż mój. Tylko teraz. Live. Moim zdaniem Małgorzata Rozenek to jest jego żona teraz. Rozenek Majdan nawet. Tak, ona nawet tak chyba występuje. Ale zdziwiłbym się, gdyby to była pierwsza żona Majdana. Wiem, że Majdan był kiedyś w związku ze znaną piosenkarką. Tylko czy był w związku małżeńskim z tą znaną piosenkarką? Z Dorotą Drabczewską. Znaną jako Doda. I mógł jeszcze, nie wiem, czy wcześniej miał jakąś żonę jeszcze? Może mógł mieć, bo to jest taki, nie nazwę pana Radka Bawidankiem, ale wydaje mi się, że no jest takim człowiekiem, który może się podobać kobietom. Nie wiem, dlaczego ja mam to oceniać, ale tak. Kiedyś Jacek Moch o nim powiedział w tej właśnie przeróbce, znaczy przerobiony Jacek Moch, żeby nie było, że panu Jackowi coś wkładam w usta. Majdan, czyli skóra, fura i fryzura. Znaczy ja odpowiem tak trochę, odpowiem życzeniowo.
Tak. Moim zdaniem dla dobra tego programu fajnie by było, gdybym miał więcej żon. Niż po mistrzostw Polski. Tak. Miał 2 mistrzostwa Polski i miał 3 żony. Czyli do, to jest dobra odpowiedź, tak? No nie tyle miał, co ma, bo jeszcze ma jeszcze. Tak, ma. Czy, znaczy, nie jeszcze. Czyli miał 2, teraz ma jedną. Czyli z Doną był w związku małżeńskim, tak? Tak. To był piękny ślub. Byłeś? Tak. Paweł kwiatki sypał. Rzucałem przesłanie. To na czym imię? Na weselu. Na innym ślubie. Zawsze jak w fakcie opisują jakiś ślub, to się artykuł zaczyna od ach, co to był za ślub. Taki słówko wytrych. Dobra, rok Łuszewski, Mateusz. To tego programu jest pro Mateusz. Wybiera. Wojtek, zobacz. A mogę zacząć punktację? Możesz. Ale brutalny zjazd redaktora Białka. Dobra, damy coś Wojtkowi Pieli, może się pomyli. Damy Wojtkowi Pieli czarnego Piotrusia. Gift Muzadzi, Usman Misi, George Neshironga, Wokase Abdul, nie wiem, czy to jest drugi, czy to jest II po prostu, Abdul II Hadorod. Wokase Abdul II Hadorod. To brzmi jak jakiś nigeryjski dyktator z lat 70. Tak, tak. Nie, to brzmi jak następca tronu nigeryjskiego dyktatora, bo dyktator byłby pierwszy, tak. Książę w Nowym Jorku, tak? Tak, właśnie też mi się z tym skojarzyło. Genialna rola Eddiego Murphy'ego oczywiście. Tak. Często to jest takie podchwytliwe, bo Paweł się wycwanił i teraz bierze te pełne nazwiska. Bo na przykład może się zaraz okazać, że ten Mustafa jakiś tam, Abdul, to jest... To jest na przykład jakiś Lilo znowu. Tak, albo jakiś piłkarz, albo jakiś którego Omar. Po prostu kojarzymy, tak, że to jest Omra Mohajdary na przykład. Omra. Tak, no... No bo kto się uczy tych całości, nie? Tak ja jak pamiętam, tylko jedną, tak jak, to tak jak pamiętam, kiedyś było takie pytanie w Milionerach chyba za 500 000 czy za 250 000 za taką dosyć dużą sumę. I ono było nie, Okake, jak się nazywa. Okake. Który z tych piłkarzy, to jest Kaka i tam był właśnie Ronald, tam Luis Nazario de Lima, Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Ja wiem, że Ronaldinho to był coś de assist, coś tam. Ronaldo de assist Moreira. Tak. Zadzwoniła do chłopaka wtedy. Tak. Ale nie odpowiedziała na pytanie o milion, miała proste, miała 2 koła jeszcze. A wtedy jeszcze było tak, że nikt nie wygrał miliona. Tak, to pamiętam jak dziś, bo właśnie no to było jedno z nielicznych pytań, które wiedziałem, nie? W całych tych milionerach, bo tam było trudne. Nie? Dawaj, bo już 9:30. Spokojnie. Ludzie muszą jutro do żłobków dzieci się odwieźć. Okej. Dobrze, no Wokasa, drugi Kadoron. No. Czyli twoim zdaniem nie istniał taki człowiek jak Wokasa, Abdul, drugi Hadoron? Tak, uważam, że nie istniał. Masz rację. A jednak. To był taki case Kalananki. Tak. Od razu widzisz, że drugi cię zmyli, tak jak Rokiego zmylił tydzień temu Mykoła Razor. Ale też zmylił Kuba Olkiewicza Pryktyl czy Przykten, jakiś tam tak, Węgier. Tak, umlał oddałeś, nie? Dobra, jakie tam mamy kategorie? Kuba Białek, będzie dla niego pytanie z kategorii cytaty. Agnieszka Kiełbasa pyta. Pamięta pan jeszcze pojedynek Wisły Kraków z Realem Saragosa z 2000 roku? Oczywiście, że pamiętam, odpowiada Tomasz Frankowski. Z prostego powodu. Brałem w nim udział. Kto strzelał gole dla Wisły w rewanżu z Saragosa? To już wiemy, kim się Erling Haaland zainspirował. Ciekawostka. Agnieszka Kiełbasa przyjmowała mnie do pierwszej pracy. Tak? To generalnie nie była nawet praca, tylko ja się zapytałem, czy mogę pisać tam jakieś teksty, a ona, możesz pisać jakieś teksty. I pisałem te jakieś teksty i to był, nie wiem, jakaś krótka piłka, coś takiego. Nie zrobiłem tam wielkiej kariery. Nie poznali się na to. To jest oczywiście cytat ze Sportowych Faktów. No przełomowa była ta rozmowa, muszę powiedzieć. Jeszcze ten pojedynek Wisły z Realem. Ale jak na Erlinga Haalanda, to jednak tak z 8 słów za dużo. No to prawda. Kto odpowiada? Ja. Kuba. Z wszystkich strzelców tego drugiego meczu. Nie pamiętam wyniku. Trzeba nie mieć w ogóle takiego instynktu samozachowawczego i wyczucia, żeby taką odpowiedź wrzucić. Trochę śmieszające dla dziennikarza przecież. No i ten pojedynek jeszcze.
A co teraz robi pani Agnieszka, wiesz? Nie, urwał nam się kontakt jakieś 15 lat temu. Mogę jeszcze raz zobaczyć? Możesz. Ciężar. No niech będzie Tomasz Frankowski. Kropka. Tak? Poza tym Kazimierz Moskal i Kelechi i Czeranaczo. Kelechi i Neneczo. I Neneczo. Bibiu, bibiu, bibiu. Wygrywasz nic, a właściwie tracisz punkt. I wyznacza dalej Wojtek Piura, tak? Tak. Niech będzie na siebie pytanie z kategorii zgadnij kto to. Okej. Czyje czoło należy do Mariusza Jopa? Na dole to chyba Mariusz Budzianowski. Mi się wydaje, że do Mariusza Jopa należy to czoło z takim elementem krościennym, czyli... Z pryszczem? Z pryszczem. Tak, no to powiem jest... tak, pierwsze czoło to jest znowu bochen chleba. Serio? Tak. Ale teraz już bardziej przybliżyłem. Yeah. A co myślałeś, że to czoło naprawdę? Tak! Yes! Ja nawet już rozkminiałem, do kogo ono należy. To najmniej udany zabieg z tych wszystkich zabiegów. Trzecie czoło to Walter White ze serialu Breaking Bad. Czwarte czoło to ten gość ze Star Treka, nie pamiętam jak się nazywa. A drugie czoło to Mariusz Jopa. Brawo, Wojtek. Dobrze. No to teraz Mateusz Rokuszewski. Marcin Najman. Wymień 8 Tomków, którzy grali w Ekstraklasie. Kiedykolwiek? Tak. Tomasz Iwan, Tomasz Wałdoch, Tomasz Hajto, Tomasz Jarzębowski, Tomasz Zając. Ilu mam? 5. Tomasz Moskała, Tomasz... Tomasz Rząsa. Jeszcze jeden. Tomasz... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tomasz Kowalski. Kto? Tomasz Kowalski. Tomasz Nowak, szybko. Mogłeś sobie to drugie nazwisko. Franka nie dałeś na przykład. No ale to jest 30 sekund, stary. No wiem. Ty, jak ty mówisz to 5, 4, to jest odcinka. Ale sprawdź Tomasza Kowalskiego. Dobra. Przecież to mogło się wydarzyć. Tomasz Kowalski. To Jodłowiec. Źle wpisałem literówka, przepraszam jeszcze raz. Tomasz Kowalski. Górnik Konin obecnie. O! Bez debiutu. A, nie, był! Był? Był? Gdzie grał? Jagiellonia widzę. Tak czułem. No i uznajemy odpowiedź. I dalej wyznaczę roki. To może zgadnij, kto to na siebie. Nie ma już. Ale mi wbiliście sztylet w serce, nawet wy. To może... Tomasz Hajto Vendetta dla Wojtka Pieli. Jaką średnią punktów wykręcił Tomasz Hajto w GKS-ie Tychy? Można się pomylić o 15 dziesiątych. Pamiętam, jak Tomasz Hajto spadał z GKS-em Tychy, to jest zresztą chyba ostatni mecz. Mogę się pochwalić, że byłem na ostatnim meczu w karierze trenerskiej Tomasza Hajty, bo to był mecz z Dolkanem, Ząbki w Ząbkach. Wtedy 2-1 wygrał Dolkań. To było takie też psychologiczne starcie, bo spotkali się na dwóch ławkach trenerskich Dariusz Dźwigała i Tomasz Hajty, którzy przed laty współpracowali. To w ogóle była jakaś żenująca historia, że w trakcie rundy wycofała się flota Świnoujście i w związku z tym jeden z rywali bezpośrednich do utrzymania GKS-u Tychy dostał za to 3 punkty czy coś takiego, a ten GKS Tychy z flotą, nie wiem, czy punktów nie zgubił przypadkiem, tylko że no, chodziło o to, że GKS Tychy miał pakę na awans do Ekstraklasy tak naprawdę i takie pieniądze włożył, żeby do tej Ekstraklasy awansować. Także mówić o tym, że GKS Tychy spadł przez to, że flota się wycofała i ktoś miał łatwiej, bo nie mógł zagrać z nią meczu, no po prostu no, nie wypadało i nie dziwię się, że ta kariera trenerska się skończyła dość szybko. No, na pomeczowej konferencji prasowej pamiętam, że Tomasz Hajto tylko wygłosił swoje oświadczenie, powiedział, że zrobił wszystko, aby utrzymać zespół i generalnie tutaj
No oczywiście bije się w pierś, ale też czynniki zewnętrzne, atmosfera pracy nie była najlepsza i nie czekał na pytania zadawane przez dziennikarzy, tylko poklepał po ramieniu swojego dawnego asystenta Dariusza Dźwigałę i wyszedł, zjechał taką windą zlokalizowaną w budynku podobno, Miejskiego Ośrodka Rekreacji, Sportu i Rekreacji. Że 15 setnych to źle się mówi. Dlaczego? Nie wiem. 0,15. 0,15 tutaj. Przestańcie jątrzyć i dzielić Polaków. Jaką naprawdę mógł mieć średnią punktu? No nie najwyższą, bo jednak spadli. No 15 setnych, no co to jest? 15 setnych, tak. A nie dziesiątych? Nie no, 15 dziesiątych, nie masz już takiego. 15 dziesiątych to jest 1,5. Co ty mówisz? No tak, no dzielisz tak? Jedynkę na 10 części, tak? Jak masz ich 15, no to masz... Matematyka... Chyba nie przypadkowo. Woda, ziemia, hemoglobina. Nie zrozumiem tego. Chyba nie przypadkowo zrezygnowaliśmy z kategorii matematyki. Ktoś ci układał te pytania wtedy. Patrzył jest niższy od Babelki o 15 dziesiątych. Podziałem 15 dziesiątych na początku. Podobno tak napisał czat. A. Jak w ogóle, jak wyjął. Dobra, kto tu? Man. Man! Grajcie, graj. Ile? 1,04. Teraz odjąć, dodać. Bez kartki tego nie zrobisz? 1,04. Odjąć 0,87. To dziewiątkę przerzucę. 14 mam. To jest 7, 1. I tu jedynka zostaje? To jest 17. 17. Dwie setne? No tak jak Maria Andrejczyk przegrała medal olimpijski na igrzyskach w Rio, dwie chyba, też 2 centymetry tam było. Medal w ogóle czy złoty? Medal olimpijski w ogóle zajął 4. miejsce. Czyli emeryturki nie będzie. Czy wiesz, jeszcze młoda, a tylko medaliści mają? Tak, tylko medaliści. Jest jeszcze młoda, utalentowana, może jej się uda, ale no akurat po tamtym wyczynie popadła w problemy zdrowotne, no i jakby dzisiaj ta kariera jest jej trochę na zakręcie. No ale jej bardzo kibicujemy, bo to jest, bo kiedyś był z nią materiał i a to jest bardzo fajna dziewczyna. Słucham? Powiedz na zakręcie. Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie? Na zakręcie. Zdejmij gacie i zrób zdjęcie. Kuba Białek, kategoria. Ale to chyba ja wyznaczam. Tak. A, przepraszam. Co, siadaj, chłopie. Dobra, to może. Na dupie. To może dalej. To będzie Kuba Białek i to będzie kategoria polskie kluby w pucharach. Tragizm. Tragizm postaci. Wiedziałem, że to dasz. Mnie nie lubisz. Nieprawda. Okazale prezentuje się bilans rywalizacji z Łotyszami. 7 wygranych 2 meczów i tylko 2 porażki. Wymień przynajmniej jedną drużynę, którą odprawili Łotysze. Jedną? Tak. W ogóle też ta kategoria jest od widza, ale jest ma tak złośliwy nick, że nie chcę go przeczytać. Ja wiem, bo już ja miałem o to pytanie. No to kiedyś. FC Ryga i Piastniewice. Nie, Łotyszek z kim wygrali? Nie rozumiem. No pokażcie pytanie. Powiedział. Ale myśmy przegrali, pytam o przegrane w mecze. Aha, no tak, Ryga. Pytanie, wymień przynajmniej jedną drużynę, którą odprawili Łotysze. Ja się zamyśliłem, bo wydawało mi się, że Piast przeszedł. Nie, oczywiście, tak, tak. Masz rację, Greg. No, dobra. Można zobaczyć punkty? Można. To się coś aktualizuje, czy to tak zostanie? To jest telewizja na żywo, to jest. A ile mamy pytań do końca? 10. Dobra, to muszę na siebie atakować. Tu też jest już profil Wokasa Abdul II Hadorod. To ja na siebie poproszę kategorię... Ile jest pytań do końca? Tomasz Hajtu. 10. Vendetta. Nie wiem, czy jeszcze jest. Nie ma już. Nie ma już Hajty. Nie ma już pana Hajto. Nie ma już Tomasza Hajty, Vendetta. No to rap grę dajemy. Rap gra. Nie mogę się odsłonić podczas gier. Jak Jakub Kosecki. Jak Jakub Kosecki. Dziękuję. Ty jesteś dobry. Dawaj, jeszcze raz rap. Rap gra. Nie mogę się odsłonić podczas gierki. Jak to nie to pytanie? Chyba było. Wstęp. Czy to jeszcze dzisiaj do państwa nie dotarło? Najlepszy bramkarz to jest uzupełni tekst piosenki Kazika. Bogusław Wyparło. Bogusław Wyparło. Dobrze. Ale okay. Już poszedł. I zobaczmy teraz klasyfikację. Teraz zobacz, tak, właśnie. Dwa szybkie strzały, proszę bardzo. To, co straciłem na rap, że to odrobiłem. Jak to się wszystko szybko zmienia?
to zaproszę Wojtka do tańca. Zabawy. Do tańca też, ale do tańca nie dzisiaj. I... Fajna była scena w Odwróconych, pamiętasz? Nie. Że tam zatrzymali senatora i tam mówili, policjanci zatrzymali senatora, a on był skorumpowany. I on tam, jeszcze zobaczycie, jak ja z wami tańczę. A Żmijewski mówi, no to zapraszam do poloneza. No, świetna strona. Czarny Piotruś. Czarny Piotruś. Nie ma już chyba. A jest. Nie ma, to już było. Nie było. Nie było? Nie było. Okej. Okay. Mykoła Sycz, Dmytro Koszakow, Borys Olinyk, Władimir Władimirowicz. Władimirowicz. To jest nazwisko. Nie, Dmytro Koszakow to był, pamiętam, nawet w Groklinie chyba grał. Władimir Władimirowicz. Tam grał Gorszkow. Też. I tam grał Sebastian Mila też. Ostrzelił go raz w Manchester City. Warto dodać, to jest ciekawostka. Ja nadal nie rozumiem tych dziesiątek i setnych. Muszę zadzwonić gdzieś. Mam nadzieję, że nie ogląda tego twoja nauczycielka matematyki. Bo... 6 lat podstawówki, 3 gimnazjum, 3 liceum. I przynajmniej bym 3 piłkarzy Hoffenheim wymienił. No to jasne. No to wymienił. No. No to wymienił. Co wymienił? No to wymienił. No przestań, no to, ja to zadaję pytania. No to co się, ja co zadaję pytania. Co zaczysz? Ja to zadaję pytania. Na pewno jest ten, Polański. Chyba Roman. Ojgen. Mogę jeszcze raz te nazwiska, bo ja muszę to mieć, bo to jest, ja nie zapamiętam. Ja ten Władimirowicz jest podchwytliwy, ale no chyba nie było kogoś takiego. Koszakow, mówię, no. Był Mykoła Sycz, Olinik. Nie no, Władimir Władimirowicz, to jest moja odpowiedź. To jest dobra odpowiedź. Uff. Bo to brzmiało jak imię i drugie imię. A... Nie, to przecież... Nie nazwisko. Bo ja czasem mam wrażenie, że jak dam takie proste, to wy będziecie mówić, że to jest za proste i wy weźmiecie inne i czasem to się sprawdza. No, ale częściej się nie sprawdza. Dobra. Ale ja też chcę, żebyście się dobrze bawili i nie mieli tylu punktów, co Damian Smyk. To było żenujące. Pozdrawiamy. No. Wyznaczam Matiego Rukuszewskiego. Albo nie, kalambury, proszę dobra. Bardzo. Kalambury. Kategoria piłkarz. Marcin Zając? Tak. Ojej. To Zające powinni puścić. Nie wiem, jakie on odgłosy wydaje. Takie cip, cip, cip. A co Marcin, a nie Bogdan? Albo to, Tomasz. Albo Tomasz. No to właśnie było podchwytliwe. A jakby powiedział Tomasz Zając, to bym nie uznał. Było podchwytliwe. Okay. Dobrze. Mateusz Rokuszewski. Redemption. Cytat. Jezus, długie to jest, co? Brak samokrytyki to cecha ludzi bez klasy. Smuda bredzi, że ludzie na ulicy gratulują mu występu reprezentacji na Euro, a były pryncypał Grzegorz Lato twierdzi, że jego prezesura była wspaniała i wszystko ponownie zrobiłby tak samo. Słowo przepraszam warto czasem z siebie wydusić. Sam to zrobiłem odchodząc z PZPN i odwiedzając stadiony, czuję, że ludzie to doceniają. Kto wyraził taki pogląd? Patrzył licz deltę. Ja pamiętam, B kwadrat, od 4 AC. Nie, proszę mnie o weryfikację. Zdzisław Kręcina. Nie. Michał Liskiewicz? Tak. Aj, to z... Taka była bardzo kulturalna ta wypowiedź, a jednak ze szpilką, więc to pasowało do Michała Liskiewicza. Tak jest. Kuba Białek. Marcin Najman. O ile jest, chyba jeszcze jest. Wymień 5 programów, które prowadzi albo prowadzi Jakub Białek. Weszło Polscy, Liga Minus, Stat Futbolu, Parostatki w Piękny Rejs. Poradek się liczy? Poradek. Dobrze. Dziękuję, ale miał pewne problemy. Dziękuję, że zadałeś pytanie o mnie. Byłby wstyd, gdybym nie wiedział. O to mi chodziło. Można zobaczyć, żebym nie wiedział, żeby się skompromitował. Czy tam dopisz wymień 3 piłkarzy Hoffenheim. No, to będzie pytanie z gwiazdy. Słuchaj, jak zadasz, to ja wymienię, ale tak bez punktu to po co? Za tydzień zobaczymy. Można zobaczyć? Co? Właśnie. O, Wojtek, no trzeba cię przeatakować trochę. Więc dla Wojtka. Ile pytań do końca? 4. Chyba, że samemu próbować. A możecie powiedzieć, jakie kategorie zostały? Cytaty, Iron, kalambury i puchary. No to zaryzykuję Irona na siebie.
Ile bramek strzelił Olisadebe w dwumeczu pana ta Wisła? Bronił Majdan. Jedną? Panowie? Dwie. Jedną w Krakowie, jedną w Atenach. Tak. No to przedobrzyłem. I tracisz tym samym punkt. Tracę punkt, ale nadal mogę wyznaczyć, tak? Więc wyznaczę Wojtka i poproszę o cytaty. Cytati. To jest brylant, to jest super talent, nie? My tego chcielibyśmy, żeby Lewandowski był takim super talentem. Kagawa takim super talentem jest, Lewandowski po prostu nie. Kto wyraził taki pogląd? Jeszcze inaczej to zaakcentowałeś, bo to powinno być tak. Kagawa takim super talentem jest, Lewandowski po prostu nie. Jeszcze ta postać już się padła w tym programie. Roko, Roman Kołtoń. Tak. Trzy pytania do końca, tak? Nie, dwa. Dwa. Zobaczmy, czy to się może jeszcze zmienić. Czy hydraulika jest dla Wojtka Pieli już prawie pewna? Pozamiatane. Tak, tak wychodzi matematycznie. Ale Wojtek... Ten, jak jednak zna. Ale jakbyś zrobił 977, to by było prawie jak policja. Czyli mam wziąć na siebie i nie odpowiedzieć, tak? No dobrze, to dajmy jakieś emocje ludziom. A w ogóle są trzy pytania, tak? Czyli teoretycznie jakby na trzy... A dwa są. Dwa, kalambury i puchary. No to kalambury, proszę, zabawmy się. To jeszcze. Nie, nie dziennikarz miał być, działacz jest. Bo ja tutaj zrobiłem błąd. Tak? No proszę. Zista Krecina. Ja się nie zdążyłem zacząć chrapać. Ale ptaki zaczęły śpiewać. Dobra. Mateusz Rokuszewski. I co tam z puchary, tak? Chyba tak. Puchary. Legia Warszawa to nie jedyna polska drużyna, która przegrała rywalizację z Luksemburczykami. Wymień drugą. Kto odpowiada? Roki. Patrzył, reprezentantem weszło na kangurze. Samuel się zawsze chwalił, że kiedyś szóste miejsce zajął chyba w ogólnopolskim kangurze matematycznym. No, co? Samuel? Ja Słuchaj. Trochę mu nie wierzę. Ja Samuel pewnie na pewno nie. Na pewno nie. Wiesz, no. Podkreślmy to. Na pewno nie. Pierwsze kino samochodowe startuje. To był jakiś zespół Floaesh, coś takiego? Tak. Tak. I przegrał... Kto z nią przegrał? Wiem, że Pogoń... Pogoń przegrała z Islandczykami. Floaesh... Nie, ten... Ruch Chorzów? Nie, chyba mi się Polonia wydaje. Warszawa? Mi się wydaje, że UKS. Ten UKS, bo to tydzień temu Kubolkiewicz tak. O tym mówił. UKS. No. Nie mam takiej pamięci. Pamiętam, że on mówił, że. No tam było pytanie, ile UKS wygrał meczów w pucharach. Potem powiedział, że no jeden taki przykry, bo wygraliśmy 2-1, ale wcześniej 5 chyba 1 dostali. 5-0. Tych, czy 5-0 no, w ogóle, to tak, jest tak. Haniebny. Pierwszy grali 5-0 z... Tak, z Luksemburczykami. Wojtek, proszę, to jest dla ciebie. Wojtek, co ty robisz z tą nagrodą? Co ty będziesz robił? Co będziesz robił z tym kluczem? Tylko nie mów, będę go zjadł. Nie, pod łóżkiem będę Francuza trzymał. Tak? A pokażesz bydlaka śmierdziela? zobaczę tę gazetę jutro tutaj. Się zdenerwuję. Ale Francuza może mógłbym zostawić, bo to będzie przydatne dla redakcji. Wiesz, jakąś trzeba będzie śrubkę przykręcić, coś. Możesz zostawić. Dziękuję. Ząb wyrwać. Ząb komuś wyrwać. Uderzać kogoś. To dzisiaj koniec już jest. Będziemy się żegnać. Widzimy się za tydzień, chyba. Chyba, że nie. I za tydzień będzie pytanie o piłkarzy Hoffenheim. Dobrze. O trzech. Dobrze. Nie możecie sprawdzać. No to musisz nam zablokować transfer. Ale powiedzcie, a jakbym teraz tak trochę zmienił i dał większy zoom na te czoła, to byście poznali, które to pieczywo? Znaczy, no jeśli... Ja bym nie poznał. No jak dałeś takie na samym początku pierwsze, że były jakieś takie znaki na tym pieczywie, takie element jaśniejszej pszenicy, ciemniejszej pszenicy, no to wiesz... Żeby człowiek wyglądał tak, no to musiałby mieć naprawdę jakiś poważny wypadek w życiu. No, no ale jak zrobisz zoom na łyse czoło, to nie wygląda jak pieczywo? Znaczy, no zależy od zdjęcia pieczywa. To prawda, są tak. Zdjęcia pieczywa bardziej przypominające. Ale mogę iść w tę stronę, tak? No lepo wolelibyśmy, żeby nie, ale... Ale no, Paweł, możesz robić, co chcesz. Paweł, ty możesz wszystko. Dobra. Było fajnie, że Białek się złapał na to drugie. Myślał, że pieczywo to człowiek. Tak, tak. No. Wkręciłeś mnie. To było dobre. Dziękuję wam bardzo.
Wojtek Piela. Cześć.